Ksenerem audycji jest ekipa United Blue Fans. Siemka, gorąco zachęcam Cię do wspierania radia Życie na Niebiesko na YouTube. Aby poznać szczegóły, kliknij przycisk Wesprzyj, który znajduje się w każdej audycji naszego radia. W ten sposób możesz dołączyć do niebieskich wspierających. Razem budujmy naszą niebieską społeczność. Do usłyszenia. Pozdrawiam, Maciej Zieliński i noruch. Wybiła godzina 19.20. W zasadzie już z powodu tych wszystkich dżingli 1921, 28 marca, czwartek. Jedna z ostatnich. Przed, przedostatnich, mogę tak powiedzieć, audycji, no bo jeszcze dwie audycje przed nami w tym miesiącu, ale jedna już z tych ostatnich audycji marcowych, e, takich, w których oddamy wam głos, czyli zaczynamy rosto Godki. Ja nazywam się oczywiście Dawid Godziek, nie powinniście kojarzyć, przynajmniej może jak przez mgłę, ale powinniście. No a ze mną jest dzisiaj debiutant w naszym radiu, więc witam serdecznie, przedstaw się z kim dzisiaj prowadzę audycję. Dzień dobry, nazywam się Michał Piwoński. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z Wami być, że mogę dołączyć do Życia na Niebiesko. Część osób, może tych, którzy śledzą bardziej sporty walki, mogą mnie gdzieś tam kojarzyć z moich komentarzy czy prowadzenia studia dla telewizji Fight Club. Więc, część może osób nie zna, część nie, ale w każdym razie bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Wami i że dołączam do, do ekipy Życia na Niebiesko. Ale to też nie jest tak, że od tej pory teraz będziemy mówić o sportach walki w radiu. Mm. <laughs> także, żeby nikt nas tutaj za chwileczkę nie chciał gdzieś szufladkować, ale oczywiście Michał jest znany głównie z tego, ale również i z innych, innych eventów też, bo tam z tego co wiem, to prowadziłeś w swoim życiu kilka różnych rzeczy. Dokładnie tak. No, zajmowałem się w życiu wieloma, wieloma rzeczami, a oczywiście piłka nożna jest u mnie na, na pierwszym miejscu. Sporty walki jako gdzieś tam moje drugi, moja druga pasja. Chociaż niektórzy może twierdzą, że nawet i pierwsza, ale nie, nie, nie. Tutaj muszę sprostować: piłka nożna oczywiście zawsze była i, i będzie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu też oczywiście nasz warszawski ruch. Nasz Chorzowski Ruch. Tak, najważniejsza rzecz to jest nie tyle rzecz, to najważniejszy klub w naszych sercach, to Chorzowski Ruch. Witamy się z czatem. Witamy was wszystkich serdecznie. Za chwileczkę będziemy otwierać linię telefoniczną. Prosimy oczywiście o zachowanie kultury wypowiedzi, natomiast będziemy dla was tutaj otwierali tą linię telefoniczną, żebyście mogli z nami jeszcze też porozmawiać, bo tak za chwileczkę mecz z Rakowem. Jeszcze później święta, no i tak się będzie trochę działo w tym okresie. Już się działo, no bo mamy też kilka ciekawych informacji w związku z naszymi piłkarzami, którzy obecnie są w ruchu. Ale najpierw witam, właśnie na czacie, witam Piotra Powałe, Nanek, Ciebie też serdecznie witam. Witam Use Case, witam serdecznie wszystkich fanatyków ruchu, pisze nasza słuchaczka chyba, tak? Po, po, po zdjęciu wnioskuje. Pozdrowienia od fanatyka Widzewa. A, to pan, przepraszam w takim wypadku za pomyłkę. I wychodzę z pytaniem, jak oceniacie wzmocnienia z Widzewa, czyli Patryka Stępińskiego i Julka Letniowskiego? O, widzisz, już na samym początku, tak z grubej rury wpadasz do radia i od razu jest pytanie, także za chwileczkę też będziemy chcieli poznać twoje zdanie. Witam też Remigiusza Chromika. Pozdrawiam cię serdecznie. Wiem, że odebrałeś kalendarz, wysłałeś mi zdjęcie. Fajnie się prezentuje, także szacun szacun dla Ciebie, że udało Ci się wtedy też poprawnie odpowiedzieć na pytania i wziąć udział w locowaniu kalendarzy. Trochę późno, bo się marzec kończy, ale w końcu synek, możesz kalendarz. Napisz, czy żeś jest zadowolony z tego faktu. A ja mam do Ciebie pytanie właśnie, Michale, jak Ty? No może zacznę od Ciebie, jak oceniasz na razie Patryka Stępińskiego i Julka Letniowskiego? Patryka Stębińskiego oczywiście trzeba ocenić bardzo pozytywnie, bo wprowadził dużo spokoju, dużo doświadczenia do naszej defensywy, więc jest to jak najbardziej pozytywny ruch i mam nadzieję, że Patryk zostanie w ruchu na dłużej, niezależnie od tego, co się wydarzy, jak się zakończy ten sezon. Jeśli chodzi o Julka Letniowskiego, miał on na pewno trudne wejście do drużyny, miał bardzo trudny początek. Myślę, że był też troszkę, może ofiarą naszego stylu gry. Nie mógł się gdzieś tam przebić przez defensywę rywali, kiedy jednak był troszkę osamotniony z przodu. Nie dostawał też tak ta wiele szans. Grywał na przemian z, z Filipem Starzyńskim. Teraz, kiedy przed Janusz Niedźwiedź, Julek gra troszkę niżej, dzięki czemu jest częściej przy piłce i pokazuje więcej tych, tych swoich atutów. Szwankuje może jeszcze troszkę u niego wykończenie chociaż jedną przepiękną bramkę z zagłębiem zdobył. Natomiast dużo jest tych prób z dystansu, dużo mm. jest ich niestety, niestety, niecelnych. Jeśli jednak ta, ta noga mu się ułoży, to może być tylko, tylko lepiej. Ale tak czy inaczej, ja oceniam Julka oczywiście jak najbardziej pozytywnie. No, ja powiem ci szczerze, że ja tak Julka to bym podzielił na dwa okresy. Okres przed trenerem Niedźwiedziem i okres z trenerem Niedźwiedziem, bo jakbym miał się skupić ja na ocenianie właśnie konkretnie Julka Letniowskiego, to tak by trzeba było na to spojrzeć. Przed przyjściem trenera Niedźwiedzia w zasadzie na Julka Letniowskiego się tak nie stawiało. On był gdzieś tam bardziej wypożyczony, to jak będzie to na chwilę. Jeszcze też przez moment miał uraz jeszcze za trenera Skrobacza jakoś takoś mu nie było y, dobrze. Tak jak mówisz z tym wejściem do zespołu, no, miał je bardzo ciężkie. No ale jakoś tam wszedł no, i wszyscy raczej go oceniali. Tak tutaj jeszcze mieliśmy w pierwszej rundzie skalę ocen też u nas w okiem kibica y, od 1 do 6, no to on gdzieś tam się łapał na mocne 2, 2 z plusem. Nie? Tak, tak było oceniany tutaj przez, przez Maćka Zielińskiego. No, Krzysiu no, zawsze mu dał trochę wyżej, trójka. Może czwóreczkę nawet. Nie no, czwórkę to, to on dostał chyba tylko po, po zagłębiu Lubin. Ale też już w tej rundzie weszliśmy na tą wyższą skalę ocen. Już jest skala od 1 do 10, gdzie ta wyjściowa ocena to jest 5. No i tu już zaczyna się to lepiej, lepiej oglądać. I trzeba powiedzieć, że ja tak miałem okazję rozmawiać z trenerem niedźwiedziem na. O tym pierwszym treningu po rozpoczęciu przygotowań niebieskich w tym roku do rundy rewanżowej i mówiłem z trenerem Niedźwiedziem, jak Juliusz Letniowski, bo jednak gdzieś tam w Widzewie nie do końca było wam po drodze i tak dalej i tak dalej i trener powiedział, że to jest jak gdyby zupełnie nowa karta, zupełnie inny klub i zupełnie inny zespół, który potrzebuje właśnie takiego zawodnika gdzieś tam w środku pola. No i ten pro, konkretny profil zawodnika wpasował się do, yy, do, do tej filozofii gry trenera Niedźwiedzia, no bo jak widać trener Niedźwiedź na niego stawia. Aczkolwiek no, nie, nie chciałbym mówić, że mocne 8, raczej ta piątka za to wyjście plus do szóstki 7 maksymalnie, bym, bym oceniał to tak maksymalnie, maksymalnie. Natomiast niewdzięczna rola, bo środek pomocy, on raz gra defensywnie, raz gra ofensywnie. Jest ciężko oceniać takiego piłkarza, bo on w większości jest niewidoczny. tak? On ma gdzieś tam za zadanie bardziej grać w destrukcji. Nie? Gdzieś Nawet nie rozprowadza podań, bo, bo, bo skrzydła, raczej wahadła gdzieś tam ciągną grę. To już taka nowoczesna piłka jest, że środkiem pola nikt nie chodzi, tylko wszyscy na boki cisną te bale. I tak to wygląda też... W w ruchu, nie, no nie czarujmy się, więc Julek Letniowski raczej od, od, od takiego kreatora gry to, to, to mu daleko, to prędzej Figo, Filip Starzyński tutaj bym powiedział, tak jeśli mam tych dwóch piłkarzy zestawić, to akurat w tym konkretnym zestawieniu myślę, że to będzie prawidłowe, że Figo bardziej pasuje do kreatora gry, gdzieś rozrzucanie poda niż Juliusz Letniowski. Natomiast co do Patryka Stępińskiego, pisze Piotr Powała, Patryk Stępiński na 4+, w skali do 6 czy w skali do 10? Bo tu bym chciał zdać twój, twój przydział ocen, bo jeśli na 4+, w skali do 10, to słabo by wypadł, natomiast do 6, no to myślę, że tutaj tak faktycznie jestem w stanie się z tobą... Jestem w stanie się z Tobą zgodzić. No ale na razie. Ja, ja myślę, że tutaj Piotr ma, ma jednak na myśli tą skalę ocen do, do sześciu. Do no, sześciu, no, nie, tak. Nie sądzę, żeby oceniał, oceniał Patryka e, tak nisko. Fajnie, że wspomniałeś o Filipie Starzyńskim, e, bo uważam, że jest on troszkę niedoceniany u nas, szczególnie w ostatnim czasie. Szczególnie tak, właśnie. Tak. Pod, pod trenerem Niedźwiedziem. Często widzimy Starzyńskiego jako tego zawodnika, który nawet schodzi między środkowych obrońców i stamtąd rozgrywa piłki. Dużo osób nie zauważa, jak, jak Filip zaczął pracować na boisku, czego wcześniej nie było, kiedy, kiedy często człapał po boisku gdzieś tam w okolicach pozycji numer 8 czy, czy 10 i był faktycznie niewidoczny. Natomiast teraz Figo naprawdę bardzo dużo pracuje na boisku i to widać chociażby po statystykach przebiegniętych kilometrów. Po każdym meczu Filip gdzieś tam placuje się w czołówce naszych zawodników, co, co jest fenomenalnym wynikiem, bo jak wiemy cały zespół bardzo mocno pracuje od przyjścia trenera Niedźwiedzia, więc tak, jeśli tak. Figo, Figo w tym w tym temacie wychodzi gdzieś tam w top 5 naszego zespołu, no to wielki szacun dla niego, że, że po, po tej kontuzji, po, tym, po tych problemach zdrowotnych jest w stanie wejść na taki poziom intensywności. No i zgadzam się z tobą tutaj zdecydowanie, bo nawet ten mecz z górnikiem zabrze, on to pokazywał, że słusznie postawił trener Niedźwiedź na Filipa Starzyńskiego w tym konkretnym meczu chociażby, tak? Jeśli mamy rozpatrywać przez konkretne spotkania, w których najbardziej nam się podobali zawodnicy, to myślę, że Filip Starzyński zagrał z Górnikiem Zabrze swój najlepszy mecz. Więc myślę, o zresztą piszę tutaj akurat teraz use case, Filip Starzyński doskonale odnalazł się w porukarnym karnym podczas derbowego spotkania z Górnikiem. Szkoda, że ta bramka została nieuznana. To jest jedna rzecz, a drugą rzeczą jest to, że on naprawdę zasuwał. Wiadomo, że on nie jest typem biegacza, że on nie będzie biegł na takiej intensywności jak Miłosz Kozak, powiedzmy, czy nawet Tomasz Wójtowicz, ale no jednak mimo wszystko w moim, te zasuwał, to jest po prostu, że harował na boisku, robił to co, to, co powinien robić pomocnik i on się wywiązywał w meczu derbowym z tego e, znakomicie. E, sport sportem, ale my tutaj też pytamy was jeszcze o taką jedną rzecz z racji, że Ostatnio taka ciekawa ankieta, myślę, przed świętami. To wiemy, że to są jajeczne święta, więc dzisiaj w ankiecie pytamy: ile zjecie jajek na święta? I tutaj mamy opcję cztery. Do czterech, do 8, powyżej 8, czy nie jecie jajek wcale? I na obecną chwilę, do czterech odpowiedziała aż 48% z Was na 23 głosy. Do 8 jajek zje 30%, powyżej 8, 17% no to już naprawdę powyżej 8. Wiem, że to może być 9, natomiast, no. 16 myślę, że nie. A nie, je jajek, 4% z Was. Natomiast ja zaznaczyłem opcję do czterech jajek, a żona mi już powiedziała, że to jest niemożliwe, że raczej muszę się liczyć z tym, że zjem więcej. A ty jak zaznaczyłeś? Ja. No ja, zazna, ja zaznaczyłem do ośmiu, ale też się przyznaję, że mogę być bliżej tej górnej granicy ośmiu i może ją nawet przekroczę. No mam nadzieję, że nie. Zobaczymy, jak, jak to się ułoży, no ale wiem, że gdzieś tam przy każdych świętach jestem gdzieś tam blisko tej chyba górnej granicy tej, tej ankiety. No na razie jednak większość słuchaczy nie wie. Może nie chce się jakoś tutaj wychylać, że nie wiadomo, ile to jajek jedzą, ale spokojnie. To jest, to jest to tak jest... jak na tłusty czwartek. Nikt się nie przyzna, że zjadł dwanaście 12 tak. <laughs> Nikt się nie przyzna, że zjadł J5, chociaż zjadł J8, nie? Na przykład. To też, jest, no. to też jak gdyby jest druga strona medalu. Oczywiście zachęcamy was do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, żebyście zostawiali łapkę w górę. Po tą audycją dzisiaj jest debiutujący Michał Piwoński, więc dla niego też zostawcie łapkę w górę. Niech synek tutaj wie, że w radiu. Lubicie i słuchacie, radia życie na niebiesko. No i co, Michał? To powoli otwieramy tą linię telefoniczną, damy głos słuchaczom, zobaczymy o czym słuchacze chcą z nami pogadać. Natomiast Myślę, w międzyczasie. Tak, to, to zapraszamy, jak najbardziej. Tak, więc linia telefoniczna za chwileczkę powinna być otwarta. Ja Wam jeszcze wrzucam. Numer telefonu 32 797 6044. Numer telefonu za chwileczkę wam się pojawi. Remigiusz Chromik już tutaj tak przechodzi z grubej rury. Kontrakty przedłużyli Szymański i Szur. Nie tylko. Przed chwileczką wpadła informacja, że Bartłomiej Barański również będzie z nami. O kolejny rok, więc przedłużony jest ten kontrakt. To są te automatyczne uruchomienia kontraktów na kolejny rok. Nie. Kto co mieli zapisy, to teraz klub z tego korzysta. Bardzo fajna dla mnie przynajmniej sytuacja jest taka, że mamy tych, mamy tych piłkarzy i są te kontrakty gdzieś tam tak skonstruowane, że jakbyśmy widzieli, że nie są nam potrzebni, to im po prostu podziękujemy. Dzięki chłopaki, było fajnie, nara, cześć, a tak proszę pierwszy zaczął Patryk Sikora, który, któremu tą klauzulę uruchomili. Ja tutaj tylko przytoczę fragment jego wypowiedzi. Nie, najpierw fragment wypowiedzi trenera prezesa Siemianowskiego, który mówił: Myślimy nie tylko o tej najbliższej przyszłości, dbamy, by podpisywane umowy zabezpieczały interes każdej ze stron, i przedłużenie kontraktu Patryka jest tego dowodem. To zawodnik od zawsze niebieski, nasz wychowanek, do którego zresztą mam duży sentyment, bo nasze ścieżki przecięły się już lata temu w UKS-ie. Wierzę, że osiągnie z ruchem jeszcze nie jeden sukces. Mogę zdradzić, że nie jest to ostatnia dobra wiadomość spośród tych, które w najbliższym czasie przekażemy kibicom, mówił prezes Siemianowski. A Patryk Sikora mówił: "Każdy mecz z opaską to jak spełnienie marzeń z dzieciństwa. Jestem chłopakiem stąd. Cieszę się i jest mi bardzo miło, że została aktywowana klauzula, i mogę dalej wspierać mój ukochany klub. Mam nadzieję, że osiągniemy cel, utrzymamy się w PKOBP Ekstraklasie i ruch pozostanie tam, gdzie jego miejsce. Na tym teraz skupia się drużyna, mówił Patryk Sikora. I zacznę od tego. Numer jest już aktywny, więc możecie dzwonić, możecie z nami też godać. Chętnie z wami pogodomy pomówimy po polsku, po śląsku, jak wam wygodniej. Natomiast Michał, tak póki nie ma telefonów, co myślisz o tym? O tych uruchomieniach tych klauzul w ogóle, jako zapisie w kontrakcie. Czy Twoim zdaniem jest to słuszna droga, czy lepiej jednak te kontrakty zawierać długoterminowo, a może jeszcze krótkoterminowo? A druga rzecz to właśnie, jeśli chodzi, na razie o Patryka Sikorę, co uważasz, jeśli chodzi o to przedłużenie umowy? Znaczy, ja jestem, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tych przedłużeń kontraktów wszystkich, no ale może zaczniemy od Patryka Sikory, bo on w tej, tej ostatniej turze, jako, jako pierwszy, został jego kontrakt przedłużony. Jest to bardzo pozytywna informacja, bo. To jak Patryk się rozwinął ostatnio, to to jest po prostu niesamowite jaki osiągnął progres. Jak gdzieś tam pod koniec sezonu pierwszej ligi już myślałem, że Patryk osiągnął jakby swój szczyt, że mm, osiągnął taką swoją stagnację, że już bardziej się nie rozwinie. Natomiast bardzo mnie zaskoczył w ostatnich tygodniach, bo nagle okazało się, że potrafił wejść na ten wyższy poziom. Nagle okazało się, że piłka nie przeszkadza mu przy nas, że, że potrafi świetnie wyprowadzić piłkę z defensywy, nie boi się padłych zagrań, więc widać, że w tym chłopaku tkwi jeszcze potencjał. Być może nas jeszcze zaskoczy, być może jeszcze się bardziej rozwinie, więc jest na pewno bardzo pozytywna informacja, że Patryk zostaje z nami niezależnie od tego, w której lidze będziemy grać w przyszłym sezonie, bo na pewno w Ekstraklasie tak, bardzo nam się przyda, natomiast w pierwszej lidze będzie naprawdę bardzo solidnym zawodnikiem Uważam, że może nawet jeden z lepszych w całej Lidze, więc ale no nie mówmy tutaj o pierwszej lidze. Skupmy się na tym, że jesteśmy w ekstraklasie tak. Mam nadzieję, że Patryk w przyszłym sezonie będzie naszym wzmocnieniem w ekstraklasie, że będzie nadal grał u nas i, i rozwijał się w takim tempie, jak to, jak to robi do tej pory. Do, ja też jestem podobnego zdania, zważywszy, że właśnie mu ta opaska kapitańska faktycznie nie ciąży. Nie? To jest tak, że facet na serio... Ja to tak zauważyłem, taką prawidłowość w tym sezonie, że kto grał z tą opaską kapitańską, ten grał lepiej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale był też Szczepan z opaską kapitańską, strzelił bramkę wtedy. Yy, to było chyba... Z, nie chcę skłamać, chyba ze Stalą Mielec. Ze Stalą Mielec. Ze St nie, ze Stalą Mielec yy, kapitanem był... Yy, Osa, y, chyba jak dobrze pamiętam a nie ten pierwszy mecz zostało mi tak, tak pierwszy mecz ja 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 ja, ja masz rację tak także no, był kapitanem strzelił bramka y, jest sikora kapitanem no zdecydowanie lepiej jakoś w moim odczuciu ta jego gra wygląda a słusznie jeszcze tutaj tak sorry jeszcze tak odbiegniemy na chwilę od sikory Pisze Remigiusz Chromik, no tak, pierwszy był Wójtowicz i Szczepan, to, to była pierwsza dwójka piłkarzy, którym te, te klauzule zostały uruchomione, tak, to one jeszcze były uruchomione chyba przed meczem z Górnikiem Zabrze, jak dobrze pamiętam. Tak, no to, 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 już to było troszkę wcześniej, dlatego tak, po, tak, wspomniałem, tak, o tym, tak, że tak. w tej ostatniej turze przedłużeń kontraktów to, to Patry, Patryk był pierwszy no i później pojawili się Szymański i Szur, no i, no i dzisiaj Bartek Barański. No, te, te przedłużenia kontraktów Szymańskiego i Szura to też myślę, że tak zarząd już myśli przyszłościowo i zabezpiecza się na każdą ewentualność zakończenia tego, tego sezonu, bo zarówno Szymański i Szur będą na pewno przydatni w klasie, a również będą na pewno bardzo solidnymi zawodnikami w pierwszej lidze, więc te, te przedłużenia pokazują, że zarząd myśli już o, o przyszłości, a nie tylko o tym, co, co jest teraz. Zapytałeś mnie też, czy e, uważam, że kontrakty powinny być długoterminowe, czy, czy raczej krótkoterminowe. Uważam, że dobrze jest zostawiać sobie opcję e, przedłużenia, e, tak jak to, to jest teraz, no bo też nie chcemy się e, rozmontowywać po sezonie, załóżmy, spadkowym, kiedy odchodzi mm -hmm. 20 zawodników i trzeba znowu budować tą kadrę na nowo. E, bo to wtedy też. Nie pozwala jakby wystartować w nowym sezonie od razu i bicie o awans. A jeśli założymy negatywny scenariusz i spadniemy, to mam nadzieję, że będziemy od razu walczyć o awans, o od razu o powrót. I mając trząs zespołu w postaci właśnie Sikory, Szymańskiego, Szura, Szczepana. Czy Wujtowicza, no to już mam, mamy tą, ten kręgosłup zespołu, na którym można budować. Dołożymy do nich czterech 5 zawodników i możemy bić się awans o awans do, do ekstraklasy z powrotem. Więc to pokazuje to, że zarząd myśli nie tylko o tym, co, co jest teraz, ale też zabezpiecza się na przyszłość, na każdą ewentualność. I to tak w zasadzie można wyczytać w każdym z tych artykułów. Pod artykułem o przedłużeniu umowy z Sikorą, po, pod artykułem o przedłużeniu umowy z Szymańskim, z Szurem, z Bartkiem Barańskim. Wszędzie prezes mówi w zasadzie, to samo, mówi, że to jest wszystko zabezpieczenie tej przyszłości, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Natomiast no, co do tego rozmontowanego zespołu, to jeszcze tutaj bym tak chciał powiedzieć, że na razie mamy przedłużone ile? 4, 5, 6 kontraktów. A jeszcze przed meczem z górnikiem Zabrze mówiliśmy w niebieskiej prasówce, bodajże wtedy też, o tym, że za chwileczkę z zespołu może odejść nawet 22 piłkarzy, czyli jednak ta. Te rozmontowanie tego składu miałoby miejsce. nie? Już na razie wygląda to lepiej, no bo sześciu piłkarzy już jest w drużynie przedłużonych tak? i tak samo na przykład każdy z nich gdzieś tam podkreśla z tych piłkarzy, że, że czuje się częścią tej drużyny i czuje tą pewność, że Dobrze, że zarząd przedłuża te kontrakty. Tutaj na przykład teraz przytoczę cytat z Szymona Szymańskiego, oficjalna strona klubowa KS do której was zachęcam też do, do śledzenia. I tutaj Szymon Szymański mówił, skoro kontrakt został przedłużony, to zarząd i sztab docenili moją pracę. Jestem bardzo zadowolony i dumny. Cała drużyna zrobiła w ostatnim czasie ogromny postęp. Ja też czuję się dobrze i pewnie. Wszyscy idziemy do przodu i liczę, że przełoży się to w tej rundzie na wyniki. Mówił Szymon Szymański, no czyli jednak też Szymański wierzy w to. Że, że to utrzymanie będzie. Zresztą Przemek Szur też tutaj od razu lecę z cytatami, póki jeszcze jest czas, póki nikt jeszcze nie dzwoni. Natomiast pamiętajcie, otwarta linia 32, 7, i rozmawiajcie z nami o czym. Chcecie, możemy pogadać o tym, ile jajek zwiecie na święta, czy z majonezem wolicie, czy z solą też możemy pogadać, czy robicie Jaki jakieś ma To żeś wywołał teraz burza stary, także tutaj teraz ty się będziesz gadać z kibicem. Mi. mi się będzie już tłumaczyć, ale to, to jest tak faktycznie, że ta wojna o majonez jest. Mogłem takie pytanie zadać, no ale to już na inny raz, na inny raz. Natomiast cytuję, wracam do cytatu Przemka Szura. Końcówka pierwszej rundy była niezła w moim wykonaniu, biorąc pod uwagę, że na początku wiosny linia obrony wygląda bardzo dobrze. Muszę teraz czekać na swoją szansę, ale mocno liczyłem na przedłużenie kontraktu. Dziękuję klubowi za zaufanie. Jestem bardzo zadowolony. Często to powtarzam, że bardzo dobrze czuję się w Chorzowie i na Śląsku. Tu niebawem przyjdzie na świat moja córka. Nie mogę już doczekać się kolejnego roku. Nie ukrywa przemek szur. No, w ogóle gratulujemy, że. Będzie miał tutaj córkę, no i życzymy mu oczywiście jak najlepiej. Szur to w ogóle jak się mogę tu na chwilę zatrzymać z tobą, bym chciał, to taki też człowiek mówimy o tym, że Patryk Sikora przeszedł z klubem drogę z nieba do piekła i z piekła do nieba, bo w zasadzie tak było, że całą tą drogę z ruchem przeszedł, że Fossa też można tak powiedzieć szedł przez tą drogę. Natomiast w moim odczuciu też Przemk, Przemek Szur nie spadał z ruchem, ale walnie przyczynił się do tego, że ruch dzisiaj gra w tej Ekstraklasie i też jest takim, takim filarem, takim motywatorem do innych, że taka droga jest możliwa, będąc wcześniej piłkarzem, kto by to tam kiedyś znał, jakiś Raduni Stężyca, tak można dzisiaj powiedzieć. Tak, Przemek jest na pewno pozytywną postacią. Nie jest to piłkarz może pierwszego wyboru, ale jednak tych minut na boisku troszkę spędza, więc to pokazuje, że jest tam częścią tej drużyny, że jest jego może nie najważniejszym, ale dosyć istotnym ogniwem. I tak, jak wcześniej wspomniałem, jego przedłużenie, przedłużenie jego kontraktu też jest bardzo pozytywne, no bo. Na pewno z tymi odejściami trzeba się liczyć, bo trudno sobie wyobrazić, żeby e, Josema e, czy Wilkanowa zostali u nas w pierwszej lidze, więc e, wtedy będzie trzeba kadrę opierać się na takich zawodników jak Szur, którzy ze swoim już ekstraklasowym doświadczeniem będą na pewno wartością dodaną w pierwszej lidze. No to jedno, a druga rzecz... Y wartość jedno, ale w sensie tego ogrania, jak gdyby, bo tutaj o tym głównie mówisz, natomiast drugą rzeczą jest to, że mimo wszystko on już też ten charakter szatni ma, nie? To jest taki swojski gorol, można już powiedzieć, nie? To jest facet, który tu już w tym ruchu, w tej szatni, on już tu jest, on już tu obcuje z tymi chłopcami, on ich zno i on wie, że tu będzie dobrze, nie? Że, tak, no że... poznał już specyfikę tego klubu, że to jest tak, klub tak. Jak, jak żaden inny i, i też Wcześniej właśnie o tej opasce i dlaczego każdy z opaską gra lepiej. No Może właśnie dlatego, że każdy rozumie, że na nim ciąży większa odpowiedzialność. i Ta motywacja jest podwójna yy, w przypadku gry z opaską. No a Przemek ze swoim charakterem może i kiedyś on yy, yy, zdarzy się tak, że on wyjdzie z opaską na, na ramieniu. Jako ten jeden z tych najbardziej doświadczonych zawodników w zespole. Może się tak zdarzyć. No ale jak Patryk Sikora przedłużył, no to na razie chyba Patryk Sikora jest takim piłkarzem. Przy przywoływanym w kontekście przygotowania do przejęcia tej schedy po, po Tomku Foszmańczyku, tutaj to trzeba tak powiedzieć. Chociaż gdzieś tam jeszcze pamiętamy w tej kadrze jest Maciej Sadlok, tak? więc to jeszcze jest... Oczywiście, tak, że... o Macku też, też nie wolno zapominać. On też jest dosyć mocno krytykowany przez niektórych. Natomiast jego błędy może są bardzo widoczne. I dużo ludzi skupia się na tym, od niego też się oczekuje troszkę więcej niż od innych względu na swoje doświadczenie, na, na to jak gra, no ale trzeba jednak docenić Maćka właśnie na swoje ustawienie, za sposób bycia na boisku, za, na, za rozmowy z sędziami, co też ma ogromny wpływ, jego każdy sędzia zna i to gdzieś na nas widać w serialu Sędziowie, że gdzieś tam Maciek się udzielał jeszcze jako piłkarz Wisły i sędziowie go bardzo szanują. Więc o nim też nie wolno zapomnieć, że on w tym zespole jest i jest jego naprawdę bardzo ważną częścią, nie tylko na boisku, ale i w szatni. Tak, dokładnie. I nawet jeśli on teraz nie jest tą częścią na, na boisku, bo, bo nie gra, tak na pewno, jeśli, jeśli chodzi o jego osobę. Widząc to też po kulisach, tak, meczu z Piastem Gliwicy, chociażby, to dalej jest taka postać pozytywna, taki atmosferowicz, można powiedzieć. Takich ludzi też potrzeba. To nie jest tak, że nie, że oni nie mają wchodzić z butelką i od razu polewać. Wiadomo o co chodzi, ale wiadomo nie o to chodzi w tej atmosferze, ale chodzi też o to, że takich ludzi też potrzeba. Pamiętam taki czas, tak odbiegnę bardzo od rzeczywistości, jaką jest ruchorzów jak Jerzy Dudek przechodził do Realu Madryt. On przychodził do Realu Madryt i on opowiadał w szatni dowcipy, on z tymi chłopakami się zaczął kumplować, on z nimi po prostu był taką dobrą duszą tej szatni. Dalej wiedział, że nie wygryzie Ikerakasijasa, że on tam dostawał tylko swój czas gdzieś tam w Pucharze Króla i tak dalej. I już był na takim doczekaniu, ale taka postać wprowadzała wtedy pozytywną atmosferę w szatni Realu Madryt. Mimo, że Real Madryt Miał wieloletniego kapitana, że dużym szacunkiem cieszyła się Stara Gwardia, to Jerzy Dudek tam był potrzebny. I o tym mówili również i trenerzy, którzy prowadzili Jerzego Dudka, i o tym mówili też piłkarze Realu Madryt, i podkreślali to, że, że Jerzy Dudek właśnie tam wtedy wprowadzał pozytywną atmosferę w szatni. O nich, mimo wszystko, mimo tego, że on nie był ważną częścią na boisku, to on ich spajał. I tu ja nie mówię, że może Maciej Sadlock już też pełni taką rolę, bo jak gdyby on tą rolę kapitana na przykład zespołu, to on bodajże nawet dwójkę albo trójkę, można powiedzieć, jest trzecim tym obecnie patrząc na, na patryka Sikory. Chociażby no to, to Patryk Sikora jest tą dwójką nominalnie, wiadomo, że kapitanem jest Fossa, bo tej opaski kapitańskiej on nie stracił, mimo tego, że nie gra w wyjściowym składzie. Tak no, mimo tego wszystkiego on jednak stara się, moim zdaniem, tą atmosferę w tej szatni. Tej szatni trzymać. Tak, no ja pamiętam nawet pożegnanie Dudka z Realem, dostał szpaler, gdy schodził z wojska, a któremu tak. rezerwowałem bramkarzowi kiedykolwiek na świecie się to zdarzyło. Tak więc to też o czym świadczy. No to tak nawiązując właśnie do, 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 do Jerzego Dudka, gdzieś tam jak odbiegliśmy od Ligi Polskiej, polecieliśmy sobie do, do, do Hiszpanii. Natomiast wracając do, do ruchu, tutaj jeszcze też właśnie wypowiedź, wypowiedź Bartka Barańskiego, bo ten kontrakt został przedłużony dosłownie o 19.20, a wpadła informacja więc 40 minut temu, Decyzję klubu przyjąłem bardzo pozytywnie, z każdym miesiącem czuję się pewniej i tak jak dotąd będę dawał z siebie wszystko. Pracuję, by zbierać jak najwięcej minut i liczę, że pomogę drużynie jeszcze w tym sezonie. No właśnie, bo z tą pomocą na razie to u Bartka Barańskiego średnio, bo nie gra. Nie? On dostaje takie kilka minut, dostał ze stalą mielec, co prawda no nie było to aż takie kilka minut, bo tam bodajże pół godziny nawet dostał e, swojego czasu gry. Czy my możemy już go oceniać przez pryzmat tych pół godz... tych 30 minut, które dostał, czy raczej nie? Myślę, że troszkę, troszkę możemy, bo uważam, że przez te 30 minut zrobił na boisku więcej niż Filip Wilak, którego sprowadzenie póki co dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. Ja widziałem go nawet w meczu sparingowym, z paringowym z GKSM gdzieś tam na początku rundy wiosennej, no to. Sorry bardzo, no, ale on nie, nie wyróżniał się nawet na tle drużyny z dołu drugiej ligi, więc no on. Jak dla mnie w tej chwili nie jest gotowy do gry w ruchu. A skoro mamy takiego Bartka Barańskiego, to dlaczego on nie powinien dostawać więcej szans niż tylko wypożyczony z Lecha Poznań Filip Wilak? Myślę, że w Bartku tkwi potencjał. To nie jest przypadek, że kilka lat temu biły się o niego wszystkie chyba kluby w Polsce, a jednak wybrał ruch. I myślę, że już przychodzi czas na to, żeby on dostał więcej szans. Wiadomo, że teraz jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji w tabeli i ciężko stawiać na młodych piłkarzy. Natomiast właśnie bardzo cieszymy się, to, że dostał te, te minuty ze stalą, kiedy nasza sytuacja kadrowa była beznadziejna. I myślę, że jeśli on zacznie dostawać więcej szans, jego, jego talent na pewno się rozwinie, kiedy będzie zbierał. Nawet te 5-10 minutówki, to dla tak, tak młodego chłopaka to jest naprawdę dużo. Móc przebywać na boisku z doświadczonymi zawodnikami. I myślę, że on powinien dostać więcej szans i, i będziemy mieli z niego naprawdę pociechę. Dobra, to teraz przerywnik od sportu. Piotr Powala Powała pisał od 1 do 6, chyba jajek, chociaż pisał też, że on 10, więc chyba 10 jajek. Zje. A nie, skala od 1 do 6, dobra, okej, okay, ludzie, a on, że 10 jajek zje, dobra, dużo. Pisze use case. Ja bardzo Wam zazdroszczę. Bardzo dobrego zawodnika Wulkanowy. O, możemy tutaj też się zawiesić na chwileczkę, no bo Adam Wulkanowa. No właśnie, to jest taka. Champions League w nogach, czy jeszcze mu czegoś brakuje w twoim odczuciu? Bo mi się wydaje, że przede wszystkim ludzie mało mówią o tym, że on ma słabsze momenty, raczej mówią o tym, że cały czas jest te parcie do przodu, ale no to jak on wkręcił obrońcę Piasta Gliwice w tym meczu z Piastem, co wywalczył rzut karny, no to, to było, dla mnie to była Liga Mistrzów. Nie wiem, czy, no, czy jeszcze coś yy... musi udowadniać facet tam, czy nie. On już nic nie musi udowadniać, no tutaj wkręcił zawodnika Piasta, no i trzeba też pamiętać o doskonalej asyście w meczu z Jagielonią. Tam A też, go zagrali, ludzie, to, czy to Było po prostu fantastyczne, więc e, tak, Wilka Nowa to jest naprawdę, może nie Champions League, e, bo jednak trzeba zachować pewne proporcje. Wiadomo, że przed, przed chwilą można powiedzieć, że tam grał. E, na tą chwilę może nie prezentuje poziomu Champions League, ale na tle Ekstraklasy jest naprawdę bardzo solidny zawodnik. Troszkę jeszcze brakuje mu liczb, ale może to się zmieni już w sobotę. No tak, no te asysta jest, więc jeszcze jakąś bramkę bym musiał dorzucić, nie? To już by też człowiek inaczej na to wszystko patrzył, bo yy, no, zapomniałem, widzisz, patrz dobrze, że przypomniałeś, no przecież to, co on zagrał do Szczepana, no to było lepsze chyba niż ten sam strzał Szczepana, nie? To w ogóle ta no, ciężko akcja. wiedzieć, powiedzieć, co było lepsze. <laughs> <Aż się> zakrztusiłem. <laughs> Przepraszam, ale powiem szczerze, że faktycznie tam całą akcję moglibyśmy. Wziąć jako akcja ekstraklasy. Ja wiem, że są portale Ekstraklasa Trolls, czy tam y, jakieś auto of context Ekstraklasa i tak dalej. Oni wyciągają takie perełki, jak tam podanie do nikogo, czy y, strzał w trybuny i tak dalej. Wiadomo, że to, to jest wizytówka Ekstraklasy, tak nas się postrzega zresztą też na świecie <laughs> powoli, ale myślę, że gdybyśmy chcieli, żeby Ekstraklasę postrzegano inaczej, to tą akcję powinni zrobić jako. Po prostu ekstra klasa, spółka czy tam Kanal Plus powinni zrobić z tej akcji po prostu zwiastun tej ekstra klasy, no bo to było naprawdę naprawdę mistrzostwo świata i, i no mówisz tutaj, że może nie z League, ale właśnie no ta jakość w tej drużynie ruchu, tego brakowało. Ja właśnie tak kiedyś to powiedziałem po meczu z Legią. W zasadzie ja to powiedziałem, że jeśli my mówimy o Jozue, że Jozue dla Legii jest naprawdę klasa. Jest człowiekiem, może być Hamem, bo to jak gdyby to zupełnie nie znam typa. Ja widzę tylko go po zachowaniu na boisku i możemy. Na boisku stwierdzić, że jest celebrytą, jest hamem i tak dalej. Natomiast piłkarzem trzeba mu oddać, że jest bardzo dobrym i ta jakość no, jest zdecydowanie lepsza niż na ekstraklasę. Tak samo ja powiedziałem to, że Adam Wulkanowa to jest piłkarz, który mógłby konkurować z Jozue o miejsce w składzie Legii, że on też tą swoją klasę ma i nie wiem czy to jest może zaraz ktoś mi tu napisze weź ty się Głodziek puknij w czoło co ty w ogóle teraz opowiadasz ale w moim odczuciu właśnie taka jest prawda że tak właśnie wygląda Adam Wilkanowa w ruchu że to jest taki nasz rozuę nie nasz szyty na naszą miarę on faktycznie byłby w stanie wejść w buty Jozue i, i, i tutaj, jeśli mówimy o nim, że to jest jeden z najlepszych piłkarzy ekstraklasy, tak samo Adam Wulkanowa, gdyby grał z nami od początku tego sezonu, dzisiaj byłby tak samo postrzegany w moim odczuciu. No, ja myślę, że też my bylibyśmy w troszkę innym miejscu niż jesteśmy w tej chwili. No, a sam Adam w innym zespole, mając wokół siebie lepszych zawodników, na pewno tej liczby miałby zdecydowanie lepsze i byłby wyróżniającym się zawodnikiem, myślę, większości zespołów Klasy, nie, nie tylko ruchu. I podobnie wartością dodaną, dodaną u nas, uważam, też jest Josema. Który też dał Hosema. naprawdę bardzo dużo. Czyta się Hosema. Hosema, przepraszam. No, ale wiemy o kogo to chodzi: Hiszpan. Tak, też dał naprawdę bardzo dużo jakości z tyłu i, i szczególnie wyprowadzenie piłki lewą nogą, te przerzuty, są naprawdę na wysokim poziomie. I myślę, że to są dwaj piłkarze, na których inne kluby ekstraklasy patrzą, jeżeli my spadniemy z ligi, to myślę, że oni w tej ekstraklasie zostaną, bo wiele zespołów chciałoby ich mieć swoim. W swoim składzie. Tak, bardzo łakomy kąski. No, Hosema tak samo. No, przecież mm, bramka ze stalą to, to jak gdyby no, umieć wyskoczyć do głowy zagranej piłki od Łukasza Monety. Mówi się dużo o Łukaszu Monecie. Mu brakowało w ogóle czegokolwiek cyfr, liczb, no, zagrań. Bo mówiło się, że biega dobrze, ale tylko do przodu. I do tyłu, natomiast jeśli chodzi o podania, jeśli chodzi o, o strzały, no to tego nie ma. Tak no tutaj wykorzystał to Hosema, więc naczekał się Łukasz Moneta też na piłkarza, który w końcu skorzysta z jego kursztu piłkarskiego. I tą głowę dołoży do jego podania. Pół żartem, pół serio oczywiście, bo to też wiadomo <noise> o co chodzi w tym kontekście. Natomiast faktycznie no, Hosema to jest też taki piłkarz, który tutaj wprowadza tą jakość. Myśmy o tym też dużo kontemplowali tutaj na radiu. Mówiliśmy też o tym dużo jeszcze gdzieś tam w prywatnych rozmowach z różnymi kibicami, z różnymi innymi dziennikarzami, że ruchorzów powinien, Korzystać z dobrodziejstwa Hiszpanii trzeciej, czwartej, nawet Ligi Hiszpańskiej, chociaż czwarta to już tam jest prawie że amatorska. Natomiast ci piłkarze z tej trzeciej Ligi Hiszpańskiej na pewno jakościowo do ekstraklasy dociągają i to jest z jednej strony fajne, bo my znaleźliśmy człowieka, który wchodzi do obrony i robi tą jakość w obronie, robi spokój i możemy grać na trójkę obrońców z każdym w tej lidze. Myślę, że z Rakowem zresztą też tak zagramy, a z drugiej strony to jest jednak smutne, że polska Ekstraklasa stoi trzecioligowymi Hiszpanami i oni sobie tutaj radzą, nie? że w Hiszpanii oni grają na trzecim poziomie rozgrywek, a w Ekstraklasie bili, biliby się, gdyby byli w lepszym klubie, biliby się o Mistrzostwo Polski, nie? A znaczy, ma akurat przychodzi z drugiej Ligi Hiszpańskiej. O, z drugiej, by... tak. No to jeszcze wyżej. Tak, no, więc... On z lidera w ogóle, nie? Bo to lider legalny. Tak, jest... więc, więc on nie grał gdzieś tam na peryferiach hiszpańskiego futbolu, ale tak, masz rację, że przychodzą do ekstraklasy zawodnicy z trzeciej Ligi Hiszpańskiej i są gwiazdami. Natomiast ja nie chciałbym, żeby ruch stał się taką kolonią hiszpańską. Nie chciałbym, Absolutnie żeby, nie. Żeby, żebyśmy poszli drogą innych zespołów, które sprowadziły po sześciu czy siedmiu Hiszpanów, którzy nie mają żadnej tożsamości z klubem, bo bo odeszlibyśmy wtedy od naszej niebieskiej rodziny, od tego, czym jest ten klub i stracilibyśmy tą swoją tożsamość. Nie chciałbym, żebyśmy poszli tą drogą, ale takie wzmocnienie jak Hosema jak najbardziej tak, gdyby jeszcze taki, powiedzmy, drugi piłkarz się pojawił już niezależnie od, od pozycji, czy byłby to skrzydłowy, czy, czy środkowy pomocnik, czy napastnik, już, już nieważne. W każdym razie, jeśli dałby tyle jakości, co Hosema, to, to jak najbardziej jestem za. Myślę, że nie ty jeden, patrzę na czat, bo tak wracam jeszcze do czatu. Oczywiście dobry wieczór, Hanysie, nasz niebieski wspierający jest Kasper Choleksa. Ruch i widzę wpisze, super, ale tak odbiegając troszeczkę od sportu, bo właśnie majonez inoprodym pisze Nanek. Z prodymu malione z polecą, też bardzo dobry. A Juska spyta, jak jajka to kurze czy kacze. O, też ciekawe, więc o tym też A to możemy ja pogadać. ja powiem inaczej. Przepiórcze. Przepiórcze, o, to byś musiał. To, to wtedy to, o, powyżej 10, by musiała być chyba. Opcja. No to, to tak. No, dokładnie. 302797644 dzwońcie, bo telefon jest czynny i otwarty, więc czekamy na wasze telefony. Natomiast czytam właśnie jeszcze czat. Remigiusz Chromik, pytanie: Co z bramkarzami, bo Kuba pewnie zostanie, a co z Buchalikiem? No, tyle wiem, co zjem, powiem ci na obecną chwilę, Remigiuszu, bo tutaj na obecną chwilę nic nie. Nie godo o tym, jak wyglądają sprawy kontraktowe naszych bramkarzy. Jedyne, co idzie wywnioskować, to to, co znajdziemy w sieci. Natomiast na obecną chwilę jeszcze też damy czas, oczywiście, zarządowi, bo jak widzicie, to się dopiero kulo. Dopiero te przedłużenia się zaczynają, więc tutaj jeszcze zarząd nie powiedział ostatniego słowa, i na pewno jeszcze kilka kontraktów zostanie przedłużonych. Więc myślę, że tutaj z buchalikiem. To też jest tak, że buchali go obecnie z bramkarzem numer dwa. No, Dante z wszedł i na razie gra przyzwoicie. Oczywiście ja absolutnie nie biorę pod uwagę meczu z meczu z, z górnikiem, z, z górnikiem to, z, mecz z górnikiem to za chwileczkę. Natomiast ja nie biorę pod uwagę meczu ze stalą Mielec. To jest zupełnie mecz, który my musimy wykasować z naszych statystyk. Niestety one tam w statystyce są, jako wynik, jako brak punktów i tak dalej. Natomiast my w naszych umysłach musimy ten mecz wykasować, on nie powinien się wtedy odbyć w moim odczuciu. Natomiast to już jest jak gdyby temat zamknięty, sprawa też zamknięta. A przechodząc do meczu z górnikiem zabrze, to dwa błędy, które można... W zasadzie można obydwa błędy mu przypisać. Oczywiście wiadomo, że przy drugiej e, akcji bramkowej to powinno być skasowane zdecydowanie wcześniej i tam bardziej miło Kozak zawalił niż Dante Stipica. Natomiast krótki słupek to krótki słupek. Powinno się go pilnować tak czy siak. Ale ta pierwsza bramka, no to ta, w taki sposób się piłki przed siebie nie odbija. Ale pytanie tutaj jeszcze, bo wiem, za chwileczkę też oddam ci głos, miał ja, i będziesz mógł powiedzieć swoje, ale odnośnie, odnośnie, y, odnośnie tych sytuacji... To jedno, a odnośnie sytuacji Dantego z Tipicy, czy w Twoim odczuciu trener Niedźwiedź już go posadzi i teraz na przykład zdecyduje się na Buchala w meczu z Rakowem, czy te błędy dwa nie powinny jeszcze przekreślać jego roli w bramce jako pierwszego bramkarza? Nie, nie, nie. Myślę, że Dante na pewno zostanie między słupkami. To, że zdarzyły mu się słabsze momenty w meczu z górnikiem, to nie jest jeszcze powód, żeby bramkarza odstawiać i wprowadzać sobie chaos. Z tyłu. Bo ja troszkę, troszkę stałem na bramce kiedyś, więc mogę się troszkę wypowiedzieć na ten na ten temat. Ale na, na bramce, pewno... bramce Bramce, czy na bramce w klubie, czy na bramce MMA? No nie, nie no, nie. Nie, <śmogę> no <bo, śmogę> nie, trochę, nie trochę no, wiem. Spędziłem na boisku. Może nie zrobiłem <śmogę> jakiejś tam kariery, ale e, troszkę pograłem. Nawet byłem i trenerem bramkarzy w Józefce Chorzów. Serdecznie pozdrawiam całą niezewkę. E, <laughs> więc troszkę tam się nabroniłem, więc... Mogę się troszkę o bramkarzu wypowiedzieć. Uważam, że Dante powinien jeszcze zostać w bramce. Myślę, że te, te błędy nie przekreślałem jego, jego pozycji. Oczywiście przy drugiej, w piramidzie tak. Przy drugiej sytuacji <laughs> powinien się zachować zdecydowanie lepiej, bo jednak uderzenie z 18 metrów w krótki w róg krótki nie ma prawa wpaść. Mniej bym go nawet wyniósł za pierwszą sytuację, bo jednak strzał z bliska. Oczywiście odbił przed siebie, powinien to starać się gdzieś odbić do boku. Też no, móg, mógł się zachować zachować lepiej, ale absolutnie nie skreśla go to z roli pierwszego bramkarza. Myślę, że pozostanie u nas w bramce jeszcze do, do końca sezonu, no chyba, że w Częstochowie też mu się coś wydarzy, czego oczywiście sobie nie życzymy, ani, ani Dante, ani sobie. Mam nadzieję, że tam odkupi swoje winy w meczu z Górnikiem i zagra fantastyczny mecz na zero z tyłu. Ciekawe, czy Drachal zagra. Nie, no to tak pół żartem ja oczywiście znowu. Dzisiaj sobie tak żartujemy, no tak jajecznie jest dzisiaj, no bo wiadomo, że zbliżają się jajeczne święta. Pozdrawiamy Blue England. Z nami Sebastian Bednarczyk, który nas pozdrawia z Londynu. Piotr Powala pisze, może zostanie, raczej, dokładnie raczej nie, nie wiem, tutaj już tyle wątków poszło, że musiałbyś tutaj rozszerzyć swoją wypowiedź. Ko, koło 99 pisze Adaś, jeszcze odpali, o, ciekawa opcja, jeśli chodzi o wulkanowe, bo Michał za tam pisał, że mimo wszystko wciąż potrzebuje czasu, chyba go zabraknie. No nie no, myślimy, że nie zabraknie tego czasu jednak, że, że będzie... Że będzie go wystarczająco tyle, żeby utrzymać ruch w ekstraklasie. A jeśli się utrzymamy w ekstraklasie, to mi się wydaje, że Adam Wilkanowa to będzie taki piłkarz, który jeszcze tą ambicją pójdzie z tym ruchem na ten drugi sezon, przynajmniej na pół, przynajmniej na rundę. I zobaczymy, ja też co myśli, się wydarzy, myślę, że tak. zarząd zrobi wszystko, żeby Adama zatrzymać, bo też wszyscy widzą, jak, jaką wartość dodaną jest, i on też będzie sam na pewno chciał zostać i udowodnić, że może grać na wysokim poziomie, a może się gdzieś wybić do jakiegoś lepszego zespołu. Niekoniecznie w Polsce, a może i za granicą wiadomo, że jak klasę skałci z zagranicznych klubów bardzo lubię oglądać i bardzo łatwo jest tutaj wybić gdzieś do, do lepszej ligi, więc Adam myślę, że u nas będzie chciał też zostać, jeśli się utrzymamy, co będzie z korzyścią dla. Wszystkich. No, na pewno dla ruchu i dla nas, przede wszystkim dla społeczności Ruchu Chorzów, bo no, ta twierdza Stadion Śląski to już nie jest taka twierdza Stadion Śląski, bo niestety już tam mecze przegrywaliśmy. Natomiast no, fakt, że na mecze przychodzi 38 tysięcy ludzi, pokazuje, że jednak. No, już nie mówię o potrzebie nowego stadionu, bo to jest temat, który powinien tutaj nam zająć przynajmniej z pięć godzin i to powinna być faktycznie rozmowa tutaj już o konkretach, natomiast wiemy, że tych konkretów to my nie usłyszymy. Przynajmniej dość. Ja myślę, że właśnie to rozmowa na pięć sekund, może być i tyle. Znaczy się, no, może być i tyle. O, to, no, no, to najmniej pięć sekund tyś to zmieścił w półtorej sekundy. No. Ale to dobra, widzę, że ty możesz z czasem, z tym szacunkiem czasowym, to ty możesz tak jak ja zawsze godą w radiu, ile jest ludzi na, na szpilu, to ja nigdy nie trafia, nie? Ja zawsze powiem albo za dużo, albo za mało, bo ja nie umia tak wycelować. Nie? To na oko to jeden umarł ponoć, tak się go dało, więc, więc to trzeba wiedzieć na 100%. No ale tutaj faktycznie. No... No. Wspomniałeś o tej frekwencji, to też na pewno jest jakiś bodziec przyciągający piłkarzy. Wiadomo, że każdy piłkarz woli grać przy takiej publice, niż gdzieś tam bujać się po jakichś małych osiedlowych stadionach, na które przychodzi 500 osób i nikogo właściwie to nie interesuje. A tutaj gra się na pewno na fajnym stadionie, w fajnej atmosferze, więc to też jest dla piłkarza jakiś tam dodatkowy plusik przy swoich rozważaniach na, na kolejny sezon, czy na, na w ogóle swoją przyszłość. Pisze Nanek właśnie tutaj odnośnie tego, że na mecz z widzewem już jest 14 tysięcy sprzedanych biletów, a spuszczą czy wiadomo ile. Wczoraj była informacja 10 tysięcy było wczoraj. Jak dobrze pamiętam, poczekajcie, co to odgrzebia i no. Klub podał informację 10 tysięcy, natomiast opatrza ja tutaj na ten mecz dostępne miejsca 6667. Przepraszam, z 14 tysięcy, bo to będzie ten mecz pierwszego wyboru. 14 tysięcy, czy tam 15 tysięcy, 600 jeszcze jest biletów dostępnych, czyli jest sprzedanych. Nie, to ja źle licza, coś. Jak oni powiedzieli, że sprzedaje 10 tysięcy, jeszcze tutaj jest 6 600, to chyba to jest ten drugi próg. Nie wiem, ciężko jest mi teraz powiedzieć, bo ja się nie umiał tu zalogować na te swoje konto, żeby wam zobaczyć tak na 100%. Tam jest tych biletów na tym stadionie. W każdym bądź razie klub wczoraj podał frekwencja, że na ten mecz jest 10 tysięcy, w tym. I około oczywiście 6 tysięcy to są karnety, nie? więc wiemy, że około 4000 biletów zostało sprzedanych. Peter 600K pisze, będą otwarte jakieś bufory, jak wyprzedza się to, co jest teraz dostępne. Na jakieś pil, bo na mecz z widzewem to nie ma buforów. Tutaj wiemy, że nie, 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 nie ograniczono stadion w żadnym wypadku. Poza tym jednym sektorem, który jest wyłączony, wiemy, to on tam jest 4600 kibiców, niestety. Nie wejdzie na mecz, natomiast stadion jest na 55 tysięcy ludzi, więc pobicie frekwencji ekstraklasy na 51 tysięcy jest możliwe. No i na mecz z widzewem buforów raczej tutaj nie planuje, myślę klub, więc tam gdzieś, jeśli jakieś bufory się pojawiają. To one pewnie są chwilowo zawieszone, natomiast one ruszą do sprzedaży. Nanek pisze, chyba na 17 tysięcy jest zgłoszony ten mecz z Puszą Niepołomicę. No nie ma sektoru gości i tutaj podejrzewam też, że mimo wszystko kibice puszy będą mogli przyjechać na, na ten mecz i gdzieś tam usiąść między, między kibicami ruchu, bo kibice puszy to są normalne ludzie, więc myślę, że tutaj z nimi nie ma żadnej spiny i. I tutaj takie wejście będą mieli zagwarantowane. Więc możliwe, że na 17 tysięcy jest ten mecz przy, przy, przygotowany tutaj. Natomiast tutaj nie chcę was kłamać. No nie było prasówki, więc ja się nie przygotowywałem specjalnie do tych informacji, więc tutaj wybaczcie mi, ale postaram się ewentualnie wam to przygotować, bo do meczu spuszczą jeszcze troszeczkę czasu jest, więc w ogóle jeśli chodzi o ramówkę, to pogadamy jeszcze też o ramówce na przyszły tydzień, bo, bo, bo tutaj jeszcze i w tym tygodniu się będzie działo. W ramówce jest tylko mecz ruchu z Zrakowy natomiast my jedziemy prosto z Częstochowy od razu do studia w Chorzowie i robimy dla was jeszcze też futsal, bo wiem, że są słuchacze futsalu, którzy mimo tego, że ekipa futsalowa spadła, niebieskich z Fogo Futsal Exa klasy to chciałaby usłyszeć, jak zagrają z Derman Opole kontrahcice, więc ten mecz też dla was tutaj będzie komentowany i postaram się do tego meczu już tutaj przygotować informacje, chociażby o tym meczu spuszczą, a jeśli nie to w przyszłym tygodniu prasówka już będzie na pewno. To już do prasówki się wtedy przygotuję tak na tip-top. No ale właśnie, mecz przyjaźni meczem przyjaźni, a po drodze ta puszcza. I to się tak go dało o tej puszczy, że a, zobaczycie, na no, puszcza przyjdzie 6 tysięcy. Sprzedanych jest 10, a jeśli już liczymy, że było na 17, no to za chwileczkę będzie 11 tysięcy biletów sprzedanych na puszcza. Dużo czy mało, twoim zdaniem? To jeszcze my się dobijemy spokojnie do tego naszego jakby standardowego poziomu 14 15 tysięcy, tak jak było na meczu z Wartą, więc myślę, że do tego poziomu spokojnie dojdziemy, a jeśli byśmy na przykład wygrali na, na rakowie, no to myślę, że może i otworzymy kolejny próg, chyba te 24 tysiące, tam jest kolejny próg z tego, mhm. co pamiętam, więc czemu nie, tak? No. Wynik wiadomo, na pewno pójdzie w świat i dużo osób się o tym dowie, więc, więc może będzie trzeba otworzyć kolejny próg, na co gorąco liczę, bo jednak to wsparcie będzie potrzebne na tym spotkaniu, chyba <gry> bardziej niż na jakimkolwiek innym. No właśnie, bo ta Puszcza to się tak wydaje taki klub, który o nic się nie bije, ale jakby się mogli utrzymać, to myślę, że oni się będą bili o to utrzymanie, nie? Tak mi się wydaje. Oczywiście, że się będą bili. Tam Puszcza jest w ogóle bardzo fajnie zarządzana od kilku lat. Tam miałem okazję nawet i w pierwszej lize widzieć ich kilka spotkań i to nie tylko w zeszłym sezonie, ale i w poprzednich sezonach. Więc oni naprawdę się tam solidnie budują i przy odrobinie szczęścia. Oni mogą się stać nawet i solidnym ligowcem kiedyś, o ile nie, nie spadną teraz. To jeśli utrzymają się, to myślę, że zostaną w tej lidze na troszkę dłużej. To nie będzie taki przypadek jak Termalika, która gdzieś tam awansowała, spadała, znowu awansowała i teraz już gdzieś tam się buja w środku tabeli pierwszej ligi i tak już chyba zostanie. Puszcza jest budowana troszeczkę inaczej i ich nie wolno lekceważyć na pewno, bo to jest solidny zespół, z którym trzeba się liczyć jak, jak z każdym innym ligowcem. No, właśnie, ale to jak gdyby to jest takie chłodne spojrzenie nie, na to wszystko, bo jest jeszcze druga strona medalu, mianowicie co ten klub wnosi do ekstraklasy, bo to my sobie możemy gadać, wiadomo, natomiast no, kibice też sobie lubią pogadać i często widzę te rozmowy na, na portalu X czy na Facebooku pod postami ekstraklasy, że co ta puszcza wnosi takiego do ekstra klasy, puszcza, Warta, Stal Mielec, to są kluby, które powinny z ekstra klasy zlecieć, bo one nie mają żadnej wartości dodanej do tej ekstra klasy właśnie, jak już tak mówimy o wartości dodanej, nie? Tak, też, też, się, też się z tym zgadzam. Ja tak no, jak powiedziałeś, przedstawiłem takie chłodne spojrzenie, natomiast też pozbym się z ligi oczywiście Radomiaka, e, Warty <laughs> czy, 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 czy Stali ze względów kibicowskich. Wolałbym oczywiście e, Lechie Gdańsk, Wisłę e, czy, czy inne zespoły z historią e, z kibicami niż, niż właśnie zespoły typu Puszcza, Warta czy, czy, czy Stal Mielec, czy nawet Zagłębie Lubin, które... Tam ma problem z frekwencją, też tam nie, nikogo za bardzo ten klub nawet w swoim mieście nie interesuje. Chociaż wiadomo, jest to klub jednak z tradycją, dobrze, może tak za, zagłębianie potrzebnie się mm. e, do, doczepiłem, no ale chodzi mi o to, że no, nie, nie są to kluby, które są najważniejsze w swoim mieście, czy mają rzeszę kibiców za sobą, czy wnoszą dużo do, do ligi. No to widzisz, i jeszcze jest niegodą trzecią strona, bo nie ma trzeciej strony są dwie zawsze strony. Medalu, ale jest jeszcze kant. I tym kantem, takim w moim odczuciu, to jest Raków Częstochowa, czyli zespół, który teoretycznie, jak wchodził do ekstraklasy, to nie miał swoim klubem, swoim Swoim y, może nie zarządzaniem, ale swoją taką istotą bycia, nie miał nic do zaoferowania tej Ekstraklasie, a mimo wszystko zrobił mistrza Polski, zrobił Puchar polski, zrobił super puchar polski, y, grał na arenie europejskiej. I jednak pytanie, czy to też jest takie na chwilę i za chwileczkę tam, za, no, za chwileczkę powiedzmy, dwa-trzy sezony zapomnimy o Rakowie Częstochowa, bo to będzie klub, który się będzie tułał w, w czeluściach. Y, y, tam końca tabeli walki o utrzymanie, czy to też będzie jeszcze tak dobrze zarządzany klub, który z tego, powiedzmy, marazmu ligowego jeszcze się wybije wyżej i będzie jeszcze lepszy, na przykład na tej arenie międzynarodowej? Tak Ciebie pytam, bo, bo ja też mam na to swoje zdanie, natomiast najpierw chciałbym poznać Twoje. No to zależy od tego, e, na ile prezesowi Świerczewskiemu wystarczy cierpliwości do klubu, na ile mu wystarczy zasobów e, finansowych czy sponsorów na to, żeby się bawić w piłkę nożną. E, z tego, co wygląda, no, póki co się nie znudzi, więc raków podejrzewam, trzyma się na szczycie e, dużo dłużej, ale tak, masz, masz rację, też wchodził do ligi jako zespół znikąd, zespół z niewielką. Historią, i kto wie, może za kilka lat puszcza stanie się takim rakowym. Bo dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo ruchoczył moc 14 majstrów. Nie, no żartuję oczywiście. Ale <laughs> znaczy, moc 14 to nie jest żart. Wiemy, że moc 14 majstrów, ale, ale no, mimo wszystko jednak patrząc na to, jak ta piłka nożna się rozwija, no to te zmiany gdzieś idą. To one idą zawsze. To w lidze angielskiej przyszły zmiany, tak? Gdzieś kiedyś rządziły kluby typu Blackburn Rovers, nie wiem, czy jeszcze kojarzycie, może słuchacze jeszcze ja, bo tutaj, tak ja zauważyłem po statystykach, że średnia wieku naszych słuchaczy jest między 30 a 50 lat, to myślę, że kojarzą jeszcze takie kluby właśnie, jak, jak Blackburn Rovers, jak Fulham, Nottingham, które grało, Nottingham, no Nottingham teraz coś tam próbował, no ale no, to raczej się skończy spadkiem, oni jeszcze nawet minus punkty dostali, nie? Z tego, co tam, że chruszył, no ale, ale właśnie tutaj przyszła ta zmiana nie? w lidze angielskiej, już nawet, bo, bo do głosu doszły takie kluby jak City, jak Manchester City, nie? Jak z przypadku Leicester, tak? które zrobiło majster, bo to uważam, że to był. Totalny cufal, totalne zlekceważenie tego klubu, i oni wtedy zrobili majstra. Możecie się ze mną nie zgadzać, możecie mnie zagryć, możecie stwierdzić, że Claudio Ranieri jednak faktycznie był takim maestro i on jedyny był z tym klubem w stanie zrobić ten sukces. Nikt inny by tego nie zrobił. Natomiast no, te zmiany też idą we wszystkich ligach. Nie? One się, te ligi się zmieniają. W Niemczech. Pierwszy roz teraz Bayer Leverkusen jest na, 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 na pierwszym miejscu, natomiast no tutaj akurat Niemcy to jest najsłabszy przykład, bo tutaj chyba od 12 czy 13 lat rządził Bayern Monachium, więc to, że oni teraz są na drugim miejscu, to to jeszcze do mnie nie jest zmiana. Jakby tak Bayern Monachium był w środku stawki, można powiedzieć o jakichś zmianach. Ale w Ekstraklasie to, że wskoczył taki Raków i ten Raków się utrzymuje w tej czołówce powiedzmy już ten czwarty rok z rzędu, to jest jednak jakaś tam zmiana nie? Tego, tego, tej Ligi Polskiej na, czy na plus, no, to jeszcze też nie idzie powiedzieć, bo na razie Raków, jeśli chodzi o, o sukcesy, no, nijak się one mają do ruchu, do legi, nawet do, do, do Wisły Kraków, do. Do tych zespołów, które gdzieś tam mają więcej niż jednego mistrza Polski. E, natomiast no, lepiej się mają do tych zespołów, które nie mają mistrza Polski. E, ale ale no, mimo wszystko jednak może, jed, może, może my się mylimy, może oni jednak na stałe wskoczą do tej czołówki, tej ekstraklasy i tutaj będą. Będą się cały czas bili gdzieś o te najważniejsze cele. 32 797 60 Dzwoncie. Dla pierwszych trzech osób rozdamy jeszcze trzy kalendarze z podpisem prezesa z Centrum Szkolenia Młodzieży. Więc dzwońcie, bo czekamy na te wasze telefony. Chociaż trzy pierwsze osoby, ale mają to być osoby, które jeszcze od nas kalendarza nie dostały. Tak by było najlepiej. A jeśli to będą osoby, które kalendarze już mają, ale zadzwonią i będą chcieli z nami pogadać, to dostaną dla kogoś na święta jeszcze od nas taki kalendarz będą mogli dać. Ale najlepiej, gdyby to był ktoś, kto takiego kalendarza nie ma. 32 60, 44. Zachęcamy was do rozmowy z nami. Eee, dobra, wątek Rakowa-Częstochowa, więc Godej. Go e, tak, wątek Rakowa-Częstochowa. Ta liga, tak jak mówię, się, się zmienia. Cała piłka nożna się zmienia. I to, że Raków w ten sposób jest zarządzany e, prze, przez... E, Prywatnego właściciela, bo to jest jeden z niewielu klubów, który jest zarządzany przez e, prywatną mm -hmm. spółkę. Więc e, to jest jego największa siła, że jest niezależny od władz miejskich, niezależny jest politycznie. Dzięki czemu rozwija się własnym torem, nie musi się oglądać na nic dookoła. Jest też bardzo rozwijany pod względem marketingowym. Cała częstochowa żyje w tej chwili rakowem. A kiedy wchodzili, ja też pamiętam, kiedyś byłem na meczu Rakowa, jeszcze to chyba była druga liga, czy nawet nawet trzecia, no to, to tam było chyba 300 osób na, na trybunach, plus jakieś tam 50 osób z zespołu gości. No więc wtedy też to nikogo nie interesowało. tak, I też, jak ten, ten Raków wchodził do ligi, De, to myślałem sobie, no dobra, no weszli i zobaczymy, co dalej. Ale już ten pierwszy sezon pokazał, oni chyba po, po awansie gdzieś tam się bili o e, Puchar Polski, z tego co pamiętam. E, a i potem sukcesywnie się rozwijali. Teraz wiadomo, po, po mistrzostwie ciężko się trzeba bardziej rozwinąć. Teraz mają mhm. troszkę zadyszki po odejściu trenera e, Papszona. No, ale myślę, że oni tutaj zostaną już na dłużej, bo ten raków tak mocno wszedł w świadomość częstochowy, że nawet jeśli prezesowi mu się to znudzi, to pojawi się inny właściciel, który będzie chciał nadal rozwijać ten klub i być może nawet na nim troszkę zarabiać, bo myślę, że raków jest w tej pozycji już, gdzie można troszkę zarobić na klubie. Wiadomo, nie, jest to, nie są to jakieś miliony, nie jest to sposób na utrzymanie siebie czy firmy. Ale gdzieś tam już można powoli na tym zarabiać, albo przynajmniej przestać dokładać. Tak? Bo na początku mm. wiadomo, trzeba w piłkę dużo włożyć, żeby cokolwiek osiągnąć. A, a, a myślę, że raków doszedł już do tego punktu, gdzie jest na tym takim solidnym poziomie swoim, z którego moim zdaniem już nie zejdzie przez dłuższy czas, no chyba że zmieni się kompletnie zarządzanie i, i wtedy wydarzy się jakaś katastrofa. Natomiast w tej chwili nic na to nie wskazuje. I nie sądzę, żeby Rakowowi groził jakiś upadek. Mam nadzieję, że tylko w sobotę zdarzy im się wpadka. No i przyczyni mi się do tego, że nie, nie włączy się do walki o mistrzostwo. <grym> nie no, nawet <grym> nawet oni po tej wpadce mogą jeszcze się włączyć do walki o mistrzostwo, bo tam może się jeszcze im pokładać, że, że mimo wszystko będą walczyć o to mistrzostwo, ale wiesz, kto robił podwaliny pod ten Raków, kto, 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 kto tworzył potęgę Rakowa, kojarzysz, pamiętasz? Nie pamiętam. Wuja Jurek, trener Brzęczek. Nie? To, on, to on w sumie tworzył te podwaliny Wielkiego Rakowa, tak mówią w Częstochowie ponoć, więc no. kunszt trenerski wyszedł wtedy chyba z niego i, i mu się coś tam udało stworzyć takiego na wzór profesjonalnego klubu, pod względem sportowym, no i dzisiaj można powiedzieć, że tam, no oczywiście wiemy, że Marek Papszun, no ja tutaj wiadomo jaja są, bo święta idą, więc, więc ja tutaj też żartuję, wiadomo, że Marek Papszun to był ten trener, który faktycznie z tym klubem święcił sukcesy, trener, yy, trener yy, Szwarga, no to tak już... Yy, nie jest to Tito Wilanowa, tak? jak był w Barcelonie po, po, po erze Pepa Guardioli. Nie, nie kultywuje dalej tej, tej samej drogi. Już widać, że troszeczkę ten Raków się zmienia i zupełnie inaczej wygląda. To tak w kontekście właśnie naszego najbliższego meczu z Rakowem, bo mimo wszystko to powiedzmy no minęło trochę czasu od tego przegranego 3-5 meczu w Gliwicach. Jak mocno twoim tak zdanie? tej sytuacji tre trenerskiej no. może no. właśnie, bo to jest taka troszkę analogiczna sytuacja, jak była kiedyś w Manchesterze United tak ciężko jest wejść kolejnemu trener trenerowi w buty ser Alexa i tak samo teraz trener Szfarga wchodzi w buty Marka papszuna, który był niekwestionowanym liderem nie tylko zespołu, ale całego klubu, bo pamiętam jak w jakimś wywiadzie prezes świerszewski mówił, jak musiał zaufać papszunowi, jak postawił na niego po prostu postawił na jedną kartę. Powiedział papszunowi, że ma pełną władzę, ale musi być Sukces. Zaufał mu, dał mu wolną rękę w sprowadzaniu mhm. zawodników, w, w swoich metodach treningowych, w rozmowach z zawodnikami. Wprowadził takie rządy jednej osoby, e, trener Papszu. No i teraz e, wiadomo, że Dawid Szwarga nie wejdzie w jego buty. No, no, nie te doświadczenie, ten charakter w ogóle, mhm. więc no, cię, ciężko, ciężkie życie trenera Szwargi i to, to też pokazuje sytuacja w tabeli. Nie, nie może kontynuować jego pracy, musi iść własnym torem, bo. E, to jest tak ta, jak też sędzia piłkarski. Nie, nie, nie każdy będzie y, Szymonem Marciniakiem, tak? Nie każdy może tak samo zarządzać meczem, nie każdy tak samo, nie każdy będzie takim samym trenerem, jak był trener Pabrzą. No to na pewno, nie? Natomiast no, tutaj też rzuca, rzuca mi się w oczy. To, co na czacie pisze dr Kuźniak, chociażby, którego witam serdecznie, dobry wieczór. Dzisiaj trochę później wbiłeś do nas, ale fajnie, że jesteś. Pisze, Świerczewski to jednak jest kibic, więc nieprędko mu się znudzi. Michał Piek zapisał wcześniej, jak Świerczewskiemu się znudzi, to raku wróci tam, gdzie był przez lata. No właśnie, bo to jest to, o czym mówisz. Tutaj on jest niezależny od władz miasta finansowo. On jest właścicielem klubu, ten klub jest prywatny, a nie gdzieś tam jest jakąś spółką, tak jak to wiemy, jak to wygląda obecnie w akcjonariacie klubu z Cichej 6, czyli naszego ukochanego ruchu. Nie chcemy dzisiaj już nawiązywać do wyborów. Wy wiecie, że idziecie 7 kwietnia głosować i głosujecie słusznie, tak, żeby ruch miał dobrze, tak, musicie zagłosować i wy wiecie, że radio tutaj stoi za Szymonem Michałkiem oraz jego drużyną, no, więc tutaj, jak gdyby, tylko, tylko kwestią takiego przypomnienia rzucam. Natomiast, no tutaj, jak gdyby, nas, słuchaczy, myślę, kibiców ruchu, nie trzeba przekonywać do tego, do tego na No kogo... to, to już, już, już nawet nie tylko, żeby ruch miał, tylko, tylko żeby tak. chorzów miał lepiej, bo ja, jako mieszkam w Chorzowie od urodzenia i mam po prostu dość tego, co tutaj się dzieje, więc tak, też zachęcam. I Wy też zachęcajcie. Tak, tak, tak. No bo tu, jak gdyby, musimy iść wszyscy razem, nie? To nie jest tak, że my sobie pójdziemy z Michałem i. I wygramy te wybory, nie? to wy, wy musicie też jako słuchacze kibice iść i zagłosować tak, żeby, żeby w mieście było lepiej niż jest. Natomiast co do, co do. O czym to ja gadałem? O powrocie do pana Świerczewskiego, właśnie, bo rzuciło mi się to w oczy. Nie wiem, chyba to właśnie prezes Świerczewski pisał na portalu X takiego popularnego tweeta, że po tych czasach dominacji staliśmy się ligowym średniakiem. I już tak jak gdyby zaczynało to trącić tutaj takim lekkim załamaniem, że jednak myślał, że ten trend utrzyma się dłużej, że dłużej będą tym liderem ekstraklasy, dłużej będą zespołem, który będzie tutaj wiódł prym, a tutaj muszą jednak troszeczkę się pościgać jeszcze o tego Misza Polski, o próbę zdobycia Misza Polski, tak? czy też tam jakiegoś miejsca premiowanego walką w europejskich pucharach. A ja myślę, że to była tylko taka zakrywka e, motywacyjna Podpucha. dla zespołu, żeby jednak oni podeszli do kolejnych spotkań w ten sposób. Mm -hmm. Nie, no, prezes, my nie jesteśmy ligowym średniakiem, my jednak jesteśmy e, top tej ligi. My ci pokażemy, że my nie jesteśmy żadnymi średnikami, my jesteśmy najlepszymi zawodnikami w tej lidze. Więc myślę, że to nie jest oznaka jakiejś tam e, rezygnacji czy braku motywacji prezesa świeczewskiego tylko taka bardziej zakrywka motywacyjna. Wiadomo, to jest też dobry marketingowiec, więc wie jak motywować ludzi, jak rozmawiać mm -hmm. z, ze swoimi pracownikami, bo w ten sposób trzeba powiedzieć, że piłkarze i trenerzy, czy cały sztab szkoleniowy to są jego pracownicy. No ale pisze doktor Kuźniak na przykład, że pierwszy poważny kryzys musiał zaboleć. No właśnie, czy to już jest poważny kryzys? Wiecie, bo... Tak, tak. Na pewno, na pewno to zabolało, bo spodziewał mm -hmm. się, że yy, raków po jednym mistrzostwie zrobi od razu drugie. No okazało się, że ekstraklasa nie jest wcale taka łatwa, i na szczycie trudniej się utrzymać niż się na niego Mm -hmm. Ale czy to już jest taki poważny kryzys, to też bym nie powiedział. Nie? No jednak jakby nie no patrzę, chciałbym, żebyśmy, żebyśmy mieli taki kryzys, żebyśmy byli na piąte tak, miejsce w tabeli. Dokładnie. No jakby nie patrzeć, jeszcze, jeszcze gdzieś tam walczą o to ewentualnie miejsce, które, które daje im tu możliwość włączenia się do walki o mistrzostwo. Zresztą widzimy, jak to wygląda na dole tabeli. Mówili tutaj w niebieskiej prasówce takiej, gdzie miałem czterech redaktorów, nie wiem, czy ty słuchałeś, wiem, że tutaj słuchacze są, którzy to słuchali, tam mówili to, że redaktorzy to mówili z różnych redakcji, że czują, że pierwszy raz Multiliga będzie ciekawsza na dole tabeli niż u góry tabeli, bo to ostatniej kolejki będzie się ważył los tego, kto się utrzyma w Ekstraklasie. Ale u góry będzie tak samo, bo tam w czubie też jest wyścig żółwi. Co chwilę ktoś traci punkty, więc tam też myślę, że... Tam wyścig dostać... żółwi, a u nas wyścig ślimaków, można tak powiedzieć. <laughs> Coś w tym stylu. Cała ta liga się tak kręci w takim bardzo powolnym tempie i jakby nikt nie chciał niczego osiągnąć. <laughs> tak to, tak to w tej chwili no. wygląda. Albo wszyscy chcą osiągnąć wszystko i też może, może to dlatego tak jest. No, ta, ta liga remisami stoi, bo nie tylko my remisujemy, tak, tak. ale inni też i wszyscy te, te, te punkty wszędzie gdzie gubią, każdy remisuje z każdym, e, dlatego w, tak, ta multiliga na pewno będzie ciekawa ja nie wiem, czy Kanal Plus nie powinien rozważyć e, rozbicia tej multiligi na dwa dni, mm. czyli strefa spadkowa i strefa walcząca o mistrzostwo, bo naprawdę o. może się dziać, ja uważam, że przed ostatnią kolejką nawet jeszcze 3-4 zespoły mogą walczyć o mistrzostwo i tak samo będzie zaangażowanie w walce o utrzymanie. No tak, no tak, właśnie, to tej walki ślimaków tak nawiązując i tej walki, walki yy, tego wyścigu ślimaków, wyścigu żółwi, no faktycznie tutaj coś z tego jest, bo to jak mawiał klasyk yy, Franz Muda, nie, on to powiedział, że walczymy o spadek, tak? Dobrze pamiętam to, Franciszek Tak, Smuda. tak. No to, to, to widać, że tutaj chyba też właśnie niektóre kluby walczą o ten spadek bardziej, bo yy, znaczy dla nas to jest dobrze, to też tak jak gdyby no, ruch może na tym naprawdę skorzystać. Wystać, tylko kiedy będzie ten ostatni dzwonek, czy on będzie teraz na Rakowie, czy on będzie za tydzień? Spuszczą niepołomicę bo jak, znaczy się spuszczą niepołomicę Jeśli nie uda się z Rakowem i nie uda się spuszczą, to mają pozamiatane. Tak chyba można to już powiedzieć. Znaczy, my, my tak mówimy od chyba czterech czy pięciu kolejek, że teraz no to już musimy, to już jest ostatni dzwonek i tych ostatnich dzwonków to ja już nie wiem ile było. Tak naprawdę. Od meczu z Legią bo... ostatni dzwonek, można tak powiedzieć. No. No, no, może z Legią jeszcze nie, bo. Tam, tam porażka była jakby wkalkulowana, no ale mecz z Wartą tak, to już było tak, tutaj musimy wygrać, bo jak tego nie wygramy, to spadamy. Dobra, nie wygraliśmy, kolejne mecze, znowu nie wygrywamy, no dobra, ale jak kolejnego nie wygramy, to no, teraz to już na pewno, wygraliśmy z Piastem, no i od tej wygranej z Piastem mamy to mamy tlen na kolejne trzy kolejki, tak? <laughs> Więc no tak, no, ale tak, tak jak mówisz no tutaj tych ostatnich listków było już trochę, no te, te kolejne przed nami, no już my teraz, bez względu na, na, na styl, musimy punktować wszędzie i z każdym, bo e, to nie jest tak, że tylko my zdobywamy punkty, inni też je będą zdobywać. My musimy po prostu odrabiać te straty, a odrabiać je można tylko wygrywając, a nie, nie remisując. No dokładnie, zważywszy, że jednak, mimo wszystko, korona. Remisując, robi sobie znowu punkt ucieczki, puszcza remisując, robi sobie ten punkt ucieczki, nie i tak. Z możliwości zbliżenia się na dwa punkty robi się pięć punktów straty. Dalej, niby dwa mecze, dalej, niby dwa no, bezpośrednie. Ale te mecze. coraz ale... mniej, te, 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 tych meczy coraz mniej i one Dokładnie. uciekają, nie? Już nie, nie ma gdzie później nadrabiać tego. Dokładnie, tutaj już zaczyna brakować, bo zaczynaliśmy rundę, było tam kolej 14, już jest 9 do końca, i to już jest jak gdyby, to zaczyna, zaczyna się robić już taki faktycznie nóż na gardle, bo mówi też o tym. Trener niedźwiedź mówił o tym na, na, na konferencjach, mówił o tym w czasie na szpil, że ważne jest nie to, co piłkarze wyczytają w sieci. O tym, że się mówi, że to ostatni mecz, ostatnie szanse, i tak dalej, że kibice już grzebią ruch. Ważne jest to, żeby oni słuchali jego. No i właśnie, czy oni go na tyle słuchają, żeby się utrzymać. No bo tutaj za chwileczkę będą go słuchać. Panowie, dziękuję za walkę. Spadamy z ligi, tak? To też jest wysłuchanie słów trenera, tak? Jakby nie było. No i, i, I pytanie, czy tutaj jednak ten słuch nie powinien się przerodzić w troszeczkę i Jednak takiego, no nie wiem, czy trenerowi niedźwiedziowi można zarzucić brak motywacji. Nie, raczej raczej wątpię, żeby trener niedźwiedź po tym sukcesie z widzewem, jaki osiągnął, chciał mieć w CV wpisany spadek. Raczej jeśli ten spadek będzie, to on nie będzie wkalkulowany. To będzie spadek, który będzie mocno trenera niedźwiedzia gdzieś tam kół w oczy, że jednak w tym CV mu się. Ten spadek pojawia bo wydaje mi się, że on na 14 kolejek przed końcem, przychodząc do ruchu, on wierzył w to, że ten ruch jest w stanie utrzymać. Pytanie, czy na 9 kolejek przed końcem też tak samo mocno wierzy? Nie? Bo to są już jednak no, uciekło mu kilka spotkań. Myślę, że wierzy, gdyby nie wierzył, to już by go tutaj nie było. E... Nie, na pewno to nie jest tak, że można uznać brak motywacji i na pewno ten spadek będzie jego będzie kół i wszystkich będzie kół, bo to wszyscy mają ambicje e, na utrzymanie. I mówisz o tym, żeby piłkarzy nie czytali, ale ja myślę właśnie, żeby czytali te nasze forum, bo <grym> dla mnie to jest nieprawdopodobne, jak dużo wiary jest w niebieskich kibicach pomimo tych wyników. <grym> tam dalej są wyliczenia punktowe, że my dalej mamy ogromne szanse na utrzymanie, pomimo tego, że jest mało kolejek, straty są duże, coraz większe. Tam wszyscy nadal wierzą, że my się utrzymamy, bo dlaczego nie? Gdyby, gdyby ta, ta wiara. Przeniosła się na punkty, to my byśmy gdzieś tam byli w okolicach Śląska Wrocław w tej chwili, gdyby no z tej tak. wiary były, były jakieś punkty. No I, teraz każdy jest cechów. matematykiem, nie? Bo to też jakby, te, możliwości matematycznych to nie jest tak, że jest jedna, tylko wiadomo, no jest dziewięć kolejek, więc opcji jest tam powiedzmy, nie wiem, no, 36 nie? możliwości. I teraz no, każdy Staje się matematykiem, wyciąga notę, zbierze tam długopis pióro ołówek i zaczyna kreślić, nie, ile punktów zdobędziemy tu, tu, tu i tu. Tylko to wszystko jest na papierze, wiesz o co chodzi. Nie? A no jednak piłkarze muszą zaczynać zdobywać te punkty, nie? Bo, bo, bo ten papier wszystko przyjmie. Natomiast no, liga i tabela jest bezwzględna, nie? Ona już tutaj no, nie przyjmie więcej niż, niż to, ile jest do zdobycia faktycznie. No, to, dla mnie to zdumiewające jest to, jak jak yy, yy, kibice nadal wierzą. Ja też nadal wierzę, oczywiście. Natomiast wystarczy wygrać sześć meczy. Nie? W czym problem? No, w tym problem, że do tej pory wygraliśmy dwa. Nie? I, i, i jak, tu, jak tu realnie myśleć o wygraniu kolejnych sześciu, skoro przez cały sezon wygraliśmy tylko dwa. No, a teraz wszystko jest w nogach piłkarzy i to nie tylko, nie tylko już naszych, bo to niestety musimy też patrzeć na innych i nie muszą te punkty tracić. A, a my musimy niezależnie od Rywala walczyć o zwycięstwo, i myślę, że powalczymy w sobotę z Rakowem, mimo wszystko o trzy punkty, pomimo wszelkich e, przeciwności. Bo skoro LKS potrafił niemal dowieść zwycięstwo z Rakowem, dlaczego nie my? Może, może nam się ten limit pecha już wyczerpał i tym razem nie stracimy gola w 98 minucie, tylko dowieziemy te, te 1-0 do końca. No właśnie, tego byśmy sobie życzyli, żeby tak faktycznie było. Słuchajcie, drodzy słuchacze, bo jest debiutant na Majku. Jestem ja no ze mną nie musicie być może gadać bo mnie już może macie dosyć ale myślałem, że jednak pogadacie tutaj z naszym nowym na razie współprowadzącym w przyszłości pewnie prowadzącym też jakąś być może swoją audycję. Czy Czekamy chociaż na jeden telefon. Jeśli nie będzie w ciągu pięciu minut to zamykam linię telefoniczną i my sobie tutaj jeszcze pogadamy, bo nie ukrywam, chyba fajnie nam się gada zresztą no i gdyby nam się fajnie nie gadało, to byście chyba dali nam znać wcześniej w komentarzach. Chyba, że się boicie, natomiast większość z was jest też podnikami, więc myślę, że tutaj nie macie się czego, czego obawiać. Ankieta. Może nie wspomniałem o tych sportach walki na początku, co? No, nie, nie no, myślę, że nie. Myślę, że to nie, nie, nie rzutuje tutaj na, na całkowite. Nie, no, to, tak, tak, tak wielkonocnym jajem życiłem. Tak? Dokładnie, ja, tak. dokładnie. A ile zjesz jajek na święta? Na razie ta opcja do czterech, no to bardzo mało jednak faktycznie ludzie jedzą, wygrywa 47%, do ośmiu 26%, powyżej ośmiu 26%, a nie jajek 2% słuchaczy na 43 głosy. To jest, no, no trzeba powiedzieć, dobry wynik te do czterech, czyli zdrowo. Słuchacze nasi jedzą, nie przesadzają, nie za dużo, nie za mało. Tak, w sam raz można powiedzieć, jedzą te jajka. Jajka są zdrowe, polecam. Ja moim, <laughs> dzieciom, ja moim dzieciom daję, niech jedzą. <laughs> ja. No. Michał piek za kryzys, to będzie u nich po sobocie, to tak w nawiązaniu do tego kryzysu Rakowa częstochowa No, Każda seria ma swój początek, każda seria ma swój koniec. Być może to będzie początek takiej serii kryzysu. Ale tak, to no da się skupi... znaczy ja teraz Teraz ja tobie zadam pytanie. Do. Jak Twoim zdaniem my powinniśmy zagrać z Rakowem? Czy odważnie, ofensywnie, czy jednak schować się za podwójną gardą? Nie no, ja uważam, że tutaj nie ma nic do stracenia, jeśli my. Najlepszą obroną jest atak, tak? Można wyjść z takiego założenia i myślę, że tutaj ewidentnie gra. Trójką z tyłu zresztą nam pasuje, także tutaj zacznę od tyłu. Trójka z tyłu, wyżej piątka i z przodu. Pozostają nam, pozostaje nam dwóch piłkarzy gdzieś tam bardzo mocno ofensywnie ustawionych. Jak wiemy, Daniel Szczepan jest piłkarzem nie do wyjęcia, więc szczepek na szpicy. Natomiast w, wierzę w to, był taki skład w Okiem Kibica w zapowiedzi tym razem, a nie w podsumowaniu. Fryna dał taki skład, gdzie somanowotny był jako drugi napasnik. I ja bym to widział. Faktycznie ten ofensywny skład ja bym widział, bo Raków Częstochowa. Owszem, jest zespołem, który obecnie ma jakąś tam, jest na jakiejś tam fali, bo, bo jest chodliwy, bo kibice na niego chodzą, bo grał w europejskich pucharach i tak dalej, tak dalej, jest mistrzem Polski, etc., etc. Natomiast ruchorzów walczy o utrzymanie i walcząc o utrzymanie nie można się schować za podwójną gardą. Nie? Trzeba grać, żeby wygrać ten mecz, niekoniecznie... Czekać na to, co zrobi rywal i spróbować go skontrować, tylko trzeba zagrać no, na, na, na swoich najlepszych możliwościach. Trzeba dać do boju wszystko, co się ma najlepszego i, i ten zespół musi y, walczyć i musi. W, w, wygryć te trzy punkty, no bo tutaj nie będzie to inaczej wyglądało. Mogę to troszeczkę tak porównać do meczu Polaków z Walią, tylko że Polacy z Walią zremisowali, a my, bo oni właśnie się tam gdzieś troszeczkę przykitrali, no nie ma co ukrywać, Walia grała dobry mecz, więc my, jako, jako tam kadra polski, można powiedzieć, że zagraliśmy na przyzwoitym poziomie. My musimy zagrać tak jak Walia, tylko że ta bramka, która wpadnie, musi być uznana. O, tak bym to określił. No tak, tylko żeby właśnie Żebyśmy nie skończyli e, takie, Tak jak ta, ta Walia Że e, atakowali, zostali z niczym A rywal pierwszy celny strzał oddał W serii rzutów karnych dopiero I, i przechodzi dalej No tu wiemy, Więc że to... rzutów karnych mieć nie będziemy No, no, właśnie, no chyba, że, że War tak... nam coś tam da Sędzią będzie Damian Sylwestrzak Zobaczymy. Sylwestrzek już karne dawał w meczach ruchu ze Śląskiem Wrocław, chociażby na naszą korzyść, więc myślę, że tutaj jak będzie karny dla nas, to jestem spokojny, natomiast no to też nie, nie ma co liczyć na... Narzut karny, e, aczkolwiek te staje fragmenty gry w ogóle w wykonaniu niebieskich powinny też ulegać poprawie. No bo jednak, no, mają, jeśli my chcemy oceniać Julka Letniowskiego, jeśli my chcemy oceniać Miłosza Kozaka y, czy Filipa Starzyńskiego, to za nimi muszą przemawiać stałe fragmenty gry głównie. Bo to są piłkarze, którzy do tych stałych fragmentów gry powinni podchodzić, powinni wykonywać rzuty różne, dokładnie, powinni y, strzelać rzuty wolne i to. Nie w taki sposób jak strzelił Filip Starzyński w meczu ze Stalą Mielec, ale w taki sposób jak strzelił chociażby Miłosz Kozak w meczu z Wartą. Trafił tam w poprzeczkę. Gdyby ciut niżej, to byłaby bramka. Więc myślę, że tutaj faktycznie no, na te, te fragmenty gry musimy gdzieś tam zwracać tą uwagę, ale w moim odczuciu no, my powinniśmy przede wszystkim grać w piłkę, powinniśmy grać, żeby wygrać. A, a, a nie żeby, żeby tutaj czekać na to, czy będzie ten rzut karny, czy go nie będzie, nie? Tak uważam. Nie, to tutaj też zgadzam się z tym tak, że powinniśmy grać swoje, wyprowadzać piłkę z defensywy tak jak to robimy. Natomiast co do składu, to ja jednak postawiłbym na Somę Nowotnego w ataku. Ja nie jestem mhm. zwolennikiem gry na dwójkę napastników. Pomimo tego, że bardzo lubię ofensywny futbol, to nie uważam, żeby dwójka napastników rozwiązała nasz problem ze skutecznością, bo tych y, ty piłki ktoś, te, ktoś też musi dostarczyć temu napastnikowi. Y, natomiast za, zacząłbym z Somą Nowotnym y, z przodu. Z, z tego to jak y, pokazał się z Górnikiem. on. Y, Naprawdę miał te czucie piłki na bardzo dobrym poziomie. W te 20 minut miał cztery okazje chyba. Żaden inny piłkarz nie był tak z przodu, tak często przy piłce, jak on. A dopiero później gdzieś tam w kolejnej fazie meczu wpuściłem świeżego Daniela Szczepana, który miałby gdzieś tam możliwość jeszcze porozbijania tych już zmęczonych rywali i wtedy jeszcze bardziej wykorzystałby swoje. Atuty, tak, kiedy Daniel gra od początku, od początku walczy z tymi obrońcami, a Raków ma ich naprawdę na, na, na solidnym poziomie, i gdzieś tam jest wyczerpany tą walką z obrońcami, i potem brakuje tego wykończenia brakuje tej siły w tej ostatniej fazie akcji, i może to jest powód tej średniej skuteczności Daniela, który poziom Expected Goals ma na dużo wyższym poziomie niż ma faktycznie zdobyte bramki. Najwyższy, najwyższy trzeba to powiedzieć też, jeśli chodzi o Daniela tak. Szepana, naj, najwięcej niewykorzystanych sytuacji, najwięcej goli powinien zdobyć, a ma ich dziewięć. No to też nie jest tak, że. Tak, ja właśnie tak... myślę, że to wynika z tego, mhm. że on tyle, tyle walczy na wojsku, tyle haruje, tyle przepycha się z tymi obracami, gdzieś tam jest sporo walki w powietrzu. No i później brakuje te, 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 tych 5-10% sił do wykończenia sytuacji, do zachowania spaku i do lepszego ułożenia stopy. I myślę, że e, Daniel, wchodzący na ostatnie 30-35 minut meczu, e, zrobiłby różnicę naprawdę sporą. No, właśnie, czyli tak na odwrót, troszeczkę, bo ostatnio w meczu z górnikiem Zabrze to właśnie Soma Nowotny był takim jokerem, a tutaj jednak byś tą rolę odwrócił, nie? W drugą stronę. Tak, odwrócił. To też, też trzeba popatrzeć na, na to, jak Soma jest zbudowany. On jest wyższy hmm. i cięższy od Daniela, więc ci obrońcy jeszcze więcej pracy musieliby wykonać, to żeby Somę powstrzymać, tak? I to, no to dałoby jeszcze więcej przestrzeni później Danielowi. No właśnie, bo co nowotny tak dołączył w zasadzie już po całym tym obozie, już też po dwóch meczach, które Ruchorżów rozegrał, i być może to ma to znaczenie, że trener Niedźwiedź nie stawia na niego od pierwszej minuty. Nawet kiedy kontuzjowany był Daniel Szczepan, to trener Niedźwiedź postawił na Michała Felixa, tak? Więc tutaj jak gdyby no to pokazuje, że ta rola Somy Nowotnego to nie jest taki piłkarz pierwszego wyboru, a być może faktycznie masz rację i powinien tutaj trener coś coś w ten sposób zmienić. W międzyczasie zniknął numer telefonu z naszej grafiki na YouTubie, bo skończyliśmy otwartą linię, zamknięta jest już linia telefoniczna skoro dzisiaj nie zadzwoniliście. No to trudno, ale przynajmniej czat żyje i to mi się też podoba bo my tutaj do tego czatu też nawiązujemy z racji, że nasi słuchacze niekoniecznie chcą z nami rozmawiać, ale mogą również wyrazić swoje zdanie na czacie, no to my też do tego czatu staramy się tutaj e, nawiązywać. Zresztą tutaj Nanek właśnie do stałych fragmentów, e, stałe fragmenty to u nas jest mega problem w obronie i w ataku, pisze Nanek. No właśnie, bo to też staje fragment, to trzeba rozegrać na dwa sposoby, tak? I ten staje fragment w ataku, jak gdzieś tam się popełni jednak mimo wszystko jakieś przewinienie, to trzeba w obronie też, czy, czy no niekoniecznie przewinienia, ale gdzieś jakiś udrożny, wybita piłka w doliczonym czasie gry przy prowadzeniu 1 do 0, no to też trzeba umieć się ustawić w tej obronie, żeby tej bramki nie stracić. My te bramki w końcówkach traciliśmy już w tym sezonie, w tej rundzie nawet, tak? Z koroną chociażby, tak gdzie, gdzie przyjechała korona i straciliśmy. Straciliśmy Brabant z Jagielonią, tak? Czy z Jagielonią Białystok? Tak, dokładnie, w Białymstoku. Więc to też jak gdyby no coś, co nas wyróżniało w pierwszej lidze, czyli te końcówki meczów, gdzie my często goniliśmy wynik, potrafiliśmy zamykać mecz w doliczonym czasie, być tą drużyną, która w ostatniej akcji meczu. Gra do końca, a tutaj tego brakuje. I pytanie, na ile to jest pech, a na ile to jest po prostu kwestia mentalu zespołu, nie? bo to też może mieć znaczenie. To ciężko powiedzieć, to już sami zawodnicy musieliby się wypowiedzieć na ten temat, z czego to wynika, bo my jako obserwatorzy to możemy tylko e, spekulować na ten temat, z czego to wynika, bo na pewno te stałe fragmenty są tematem na, na treningach, na pewno są ćwiczone, no ale później przychodzi do sytuacji meczowej i gdzieś tam brakuje e, czasami centymetra, bo e, pamiętam tą sytuację na, na Jagiellonii, kiedy to Dadok w ostatniej chwili zamiast pójść, nie wiem, ciałem, na, na Imaza to gdzieś tam się odwracał, i może gdyby to była dziesiąta minuta meczu, to by się nie odwrócił. Gdyby nie było tego zmęczenia meczem, nie odwróciłby się, tylko zablokowałby ten strzał, a tak to dziewięćdziesiąta minuta, czy dziewięćdziesiąta tam wtedy, siódma, już czy ósma wtedy była. No i, i gdzieś tam automatyzm zagrał, i, i jednak się odwrócił. No. Ciężko powiedzieć, z czego to wynika i gdzie jest ten problem, bo na pewno trenujemy te stałe fragmenty. W ataku nie jest tak źle, bo jednak tych bramek troszkę mamy strzelonych, natomiast w obronie faktycznie, już, już nie, nie, nie mówię o meczu ze Stalą, kiedy to straciliśmy aż trzy bramki po stałych fragmentach. W obronie jest gdzieś to nasz problem, ale mam nadzieję, że nie zobaczymy tego w sobotę. Oby, oby nie w sobotę, a znaczy się najlepiej, żebyśmy tego nie oglądali już w ogóle, nie? bo to jak gdyby no, będzie wtedy świadczyło o tym, że jednak zespół wyciąga wnioski i konsekwencje swoich, swoich czynów. Natomiast to jest właśnie ciekawe też odnośnie tych straconych bramek, odnośnie tych strzelonych bramek. Patrzymy w tabelę. Jagiellonia Białystok, lider Ekstraklasy, stracone gole 34, Patrzymy gdzie jest ruch. Ruch nie jest tam gdzie Jagiellonia, to wiemy. Natomiast straconych bramek ma 41, czyli o 6-7 bramek, tak? Więcej. A to mimo wszystko nie przełożyło się na powiedzmy, nie wiem, 7 przegranych spotkań więcej tak? od Jagiellonii stok my, my, my mamy, no, bo te remisy wiadomo, one zakłamują troszeczkę obraz tej tabeli. Natomiast no, remisów więcej ma Krakowia, ma pojazd, ma Korona Kielce, tyle samo co my na przykład ma Korona Kielce i oni są troszeczkę wyżej w tabeli my, od nas. Natomiast też patrzę właśnie na te stracone bramki i tak się zastanawiam. Radomiak, Radom jak radą 38 straconych, ruch 41. Wiadomo, że wolelibyśmy, żeby też mieć 38 straconych bramek, ale 41 to jeszcze nie jest jakiś tutaj, patrząc przez pozycje w tabeli zespołów, które mają o 3 bramki mniej stracone. To jest jeden mecz niekiedy do, do rozegrania, tak? I można dostać 03 i. I, i, I ma się straconych bramek 41, tak? No, mieliśmy jeszcze dwa, dwa takie szalone mecze, tak? Pięć bramek tak, straconych tak, tak. z Rakowem i cztery y, z Krakowią, nie? Więc, Dokładnie. Patrzę, bo... Mamy dwa mecze, w których straciliśmy aż dziewięć goli. Dziewięć goli, tak? Więc to też jak gdyby no, no, no pokazuje y, słabość obrony, no bo akurat o tych dwóch meczach, o których mówisz, zdobyliśmy jeden punkt, a mieliśmy zdobyć cztery. Tak, to trzeba sobie trzeba sobie powiedzieć, że tak by to wyglądało, gdyby z Rakowem Częstochowa w ogóle też inaczej sędzia się zachował tam w tej jednej sytuacji, wyrzucił piłkarza z boiska, Raków grałby w 10 przy 4 do 3, gdzie ruch był rozpędzony, bo strzelił dwie bramki. No to mogłoby być tak, że byśmy zremisowali. A z Krakowią to no, powiedzmy, to był mecz na poziomie meczu tego ze Stalą Mielec, czyli do zapomnienia, bo to mecz, w którym, w którym powinniśmy wygrać 4 do 0 z Krakowią, która grała w 10. Tak? Też gra w 10 i powinniśmy ich roznieść z tego boiska. A tutaj zremizowaliśmy, więc tu faktycznie. Ja byś, my, myślę, że w tamtym meczu e, mental e, drużyny był problemem, że ta drużyna po prostu nie wierzyła w to, że może dowieść zwycięstwo do końca, że wtedy mhm. to był problem. Teraz m, myślę, że już. Takiego problemu z mentalem nie ma i, i hmm. nie, te, te, te stracone bramki w końcówkach nie wynikają już z problemów z mentalnością zespołu, tylko raczej już ze, ze zmęczenia. To, to się może zdarzyć szczególnie z lepszymi piłkarskimi zespołami, takimi jak, jak Jelonia, nie? bo o tym, o tym hmm. mówimy, że tam też padła ta bramka w końcówce. Tak, tak. I patrzę, druga statystyka, na którą patrzę w tabeli, to statystyka oczywiście tych bramek strzelonych, bo mówimy o tych problemach i tak dalej z przodu. Natomiast my mamy 28 strzelonych bramek. Nie daje nam to na obecną chwilę nic poza przedostatnim miejscem w tabeli. A, 28 strzelonych bramek ma Zagłębie Lubin, które w tabeli jest na miejscu dziewiątym, tak? Więc to jak gdyby kwestia strzelonych bramek też nie jest tą kwestią kluczową w kontekście utrzymania, nie? Tutaj jak gdyby 1-0 to są trzy punkty, tak samo jak 3-0 to są trzy punkty. Tutaj ważne jest to, żeby to 1-0 dowieść do końca, nie? I to jak gdyby jest kluczem całego sukcesu. Nie ma co tego chyba ukrywać, nie? No właśnie, gdybyśmy my zamienili trzy remisy na. i to takie pechowe remisy. Pierwsze z brzegu, tak? Korona warta, czy stal mielec w pierwszym meczu u siebie, jak bierzemy te trzy remisy, zamieniamy na trzy zwycięstwa, no to mamy sześć punktów więcej. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji w tej chwili. Dokładnie, dokładnie tak. Także no dziewięć kolejek do zdobycia, lekko licząc, 27 punktów. No, jest możliwe. Oczywiście piłka to wszystko widziała. My jako kibice wierzymy w to, że 27 punktów zdobędziemy. Natomiast realnie już tak powoli zbliżamy się też do mety dzisiejszej audycji, więc tak realnie jeszcze chciałem Cię zapytać, jak ty uważasz, ile ruchorzył zdobędzie punktów w tych dziewięciu spotkaniach, które zostaje do końca sezonu? Nie liczę tych punktów, skupiam się na ostatnim meczu, na najbliższym, przepraszam, na najbliższym meczu. Mam nadzieję, że piłkarze też to robią, bo. W tej chwili nie możemy liczyć punktów i, i patrzeć na to, co się dzieje dookoła. Musimy być w 100% skupieni na najbliższym spotkaniu, na podniesieniu tych trzech punktów, na wyrwaniu tych trzech punktów z boiska niezależnie od rywala. I tu nie ma, nie ma co liczyć, nie ma co się bawić w matematyków, analityków. Trzeba po prostu zapierniczać na boisku i wyrwać te trzy punkty z murawy w każdym jednym meczu, niezależnie od tego, z kim gramy. A jeśli tak się... Tak się z wydarzy, jeśli to się uda, no to jestem przekonany, że się utrzymamy. No, Czyli... nie? Ja, ja nie liczę. Ja nie liczę absolutnie <głos> punktów. <głos> Wierzę, że okay. w, ostatnim, w ostatnim meczu z Krakowią e, będziemy mieć wszystko w własnych rękach i jeśli wygramy, to się utrzymamy. No i to jest bardzo dobra odpowiedź, bo ja chciałem odpowiedzieć, że ruch zdobędzie tyle punktów, ile będzie potrzebne do utrzymania. Także <noise> ja myślę, że Myślę, że to jest jedna z tych najlepszych odpowiedzi. E, witamy teraz z Późnialskich, witamy, witamy Ryska Czabana. Rysiu, możesz sobie odsłuchać oczywiście całą audycję, którą polecamy tobie. E, Sebastian Bednarczyk pisze, ale wam się marzy hopy, no wam się marzy utrzymanie, także tutaj myślę, że faktycznie nie będziemy strzelać w to, ile punktów ruch zdobędzie, tylko żeby zdobył tyle, ile jest potrzebne do utrzymania. Dam, witam i zajrzę, się spóźnił. No... Hopie, trudno, ale oczywiście audycja nie znika, więc będziesz mógł sobie ją odsłuchać w całości, jak tylko ją skończymy. Ja też chcę, żeby my nie slecieli, ale jest ciężko fest. Pisze Sebastian Bednarczyk. No jest ciężko, jest ciężko. Jest ciężko, ale wszyscy lubią takie y, romantyczne, fantastyczne historie zakończone happy endem. Mam nadzieję, że my też będziemy w końcu bohaterami jednej z nich, bo dawno takie nie było. Mieli taką y, historię kibice Lester, to dlaczego, dlaczego nie my? Może, może na nas kolej, tak? Dlaczego nie? Dokładnie. Były różne piłce, nożne historie, zakończone różnymi happy endami, i może za 15-20 lat powstanie o tym film, jak to Ruch Orów w 2024 roku utrzymał się w ekstraklasie pomimo przeciwności losu. Dokładnie. Yy, 3 Artur, nie ma co liczyć i no loć wszystkich po kolei i to jest słuszna droga. Zresztą Artur tutaj w jednej z poprzednich audycji pisał, że on już ten szpil widział i ruch wygro Chyba 3-0 pisał, także spoko. się on widział, to ja mu ufam, także wierzę w to, że 3-0 do przodu będzie i z Częstochowy wrócimy z trzema punktami. Czyli stawiamy domy u Buka, ja na 3-0. Ja, domy u Buka na 3-0, ale po szpilu <laughs> potem wszyscy na kolanach na Jasnogóra, także to jeszcze ja, też, ja nie mam czasu, bo będę musiał, musiał lecieć szybko do Chorzowa komentować szpil futsalu, ale może zamien ktoś na tych kolanach poleci jeszcze na tę jasnogórę. Znaczy się, no nawet myślę, że jak my wygrali 3-0, to odpuszcza, poleca na tę jasnogórę jeszcze na kolanach, żeby podziękować Pombuckowi. <laughs> Ej, jajka, ile jajek zjecie na święta? Tutaj 51 głosów. Bardzo fajnie dzisiaj ta ankieta poszła. Jeśli chodzi o ankietę, to ją zamknąłem. Ej, YouTube lubi se ucinać procenty, także licz, czy dobrze policzył to YouTube, ile jajek zjesz na święta. Do 4 sztuk 47%, do 8 sztuk 23%, powyżej 8 sztuk 23%, a nie jajek 5%. No i na, na oko widać, że paru procent brakuje. Brakuje, nie? nie? Coś, coś to zaś się nie zgadza, nie? 46, 47, no gdzieś tam ktoś uciekł się, nie? temu YouTube'owi. No to jest YouTube, to co tu zrobić? No, tak 2% to... w lufcie, dwa, dwa, dwa jajka się szczaskały po drodze. No mogą się szczaskać. No, Wyleciały no. z koszyczka i ciu. Ja, dokładnie. To, no z, z, trudno, no. A poświęcić trzeba, a to przed święceniem, czy poświęcenie to już jest. Ańskit, nie? No, także ja. co poleku w takim wypadku będziemy już kończyć dzisiejsza audycja. Jeszcze Mateusz Polak pisze witam serdecznie. Radio Życie na niebiesko. Kawa świetnej roboty, Waszej pracy, ruchorzów, to marka, tradycja, społeczność. Walczymy do końca do ostatniej kropli krwi. Tak pisze Mateusz Polak. No dziękujemy za dobre słowo tutaj, Mateuszu, i tak też jest. Tutaj wszyscy będą walczyć do ostatniej kropli. Krwi. Sebastian Bednarczyk pisze, następnym razem będzie więcej. E, więcej jajek? W koszyku. Więcej procentów może. A, więcej A to... procent... nie, YouTube nigdy nie zrobił 100. Sto... Jak my długo mamy te radio, to na YouTube nigdy nie miałem 100% tutaj w ankiecie. Za 2% wstrzymało się od głosu i to YouTube sobie wybrał kto? się wstrzymał od głosu. Także no niestety no, taka demokracja wprowadził no, YouTube ci się możecie wybrać. Słowo pożegnania, Michale, i kończymy powoli audycja. Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tutaj mogłem z Wami być. Bardzo fajnie było Was wszystkich widzieć na czacie. Dzięki za te wszystkie Wasze komentarze. No i co, wszyscy w sobotę gorąco wierzymy w trzy punkty i że zrobimy w końcu ten pierwszy krok na drodze do utrzymania. I mam nadzieję, że będę się z Wami widział i słyszał dużo częściej. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia. To był Michał Piwoński, a ja wam też dziękuję. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Miłego wieczoru. Wesołych świąt to ja wam jeszcze nie mówię, bo słyszymy się w sobotę podczas audycji Raków Częstochowa Ruchorzów o 12.20 w Radiu Życie na Niebiesko, a później o godzinie 17.55 audycja Dermanopole Kontrachcice Ruchorzów Futsal. A więc jeszcze w sobotę przed tymi całymi świętami się słyszymy. Także ja też wam za dzisiaj dziękuję. Szkoda, że nie było telefonów. Nie chcecie odnos kalendarzy, no to trudno, nie będziemy przecież płakać, ale myślę, że następnym razem już będziecie dzwonić. Dzięki ci Michale za dzisiaj i trzymajcie się ciepło. Persk niebiesy. Dzięki bardzo Dawid, wesołych świąt. Co dzisiaj na farplanie? Życie na niebiesko. Radio Kibiców Ruchu Gorzów.